Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa na spotkaniu dedykowanym i dotyczącym szkół i placówek na terenie dzielnicy czwartej. Szanowni Państwo, Pani Prezydent będzie z nami, ale odrobinę się spóźnił, przekazała przeprosiny, będzie za chwilę. Pozwolicie Państwo, że rozpocznę spotkanie. Przypomnę takie kwestie porządkowe, czy właściwie informacyjne, jaką przyjęliśmy zasady. Przekazujemy Państwu, czy przypominamy, co zostało zaproponowane. Mówimy o uwagach, które zostały przez Państwa, czy dyrektorów, czy Rady Pedagogicznej zgłoszone do przedstawionego projektu. A później przechodzimy do dyskusji. I chciałabym, żeby ten czas, który poświęcimy przypomnieniu, był jak najkrótszy, żebyście Państwo mieli jak najwięcej czasu na zabranie głosu, na dyskusję, na rozmowę na temat propozycji. Jeżeli chodzi o dzielnicę czwartą, w dzielnicy czwartej mamy zespół szkolno-przedszkolny nr 2 przy ulicy Bożyczkowej 3. Propozycja, która została przedstawiona, dotyczy stwierdzenia przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową oraz włączenia gimnazjum z strukturą szkoły podstawowej, czyli pozostanie zespół szkolno-przedszkolny. Uprzedzając jeszcze pytania, bo wiem, że takie padały, ale chyba telefonicznie, bo na piśmie nic nie dostaliśmy ze szkoły. Tam w strukturze zespołu szkolno-przedszkolnego jest gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi. Jak Państwo wiecie, projekt ustaw czy ustawy wprowadzającej zakłada, że takie oddziały dwujęzyczne będą mogły funkcjonować nie tylko jako kontynuacja w szkole podstawowej, więc taka możliwość jest i o szczegółach myślę, że panią dyrektor zespołu będziemy rozmawiać. Szkoła podstawowa nr 21, przekształcenie w 8-letnią szkołę podstawową, szkoła podstawowa 58 również, 67 również. 107 przy ulicy Zdrowia, również stwierdzenie przekształcenia. Szkoła podstawowa nr 113, stwierdzenie przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową. Szkoła podstawowa 119, stwierdzenie przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową. I zaczynam odczytywać szkoły, co do których były zgłaszane uwagi czy propozycje. Gimnazjum nr 12 przy ulicy Kluczbowskiej. Propozycja przedstawiona mówiła o wygaszeniu tego gimnazjum bądź włączeniu w strukturę szkoły podstawowej 113. Budynek miał być przekazany na potrzeby specjalistycznej poradni z półkola. Poradni, która diagnozuje dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko dla terenu Krakowa, ale również ze wskazania kuratora oświaty dla innych powiatów, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz propozycja dotyczyła ewentualnego utworzenia w Młodzieżowego Domu Kultury Dom Harcerza z Lotniczej. Natomiast pan dyrektor gimnazjum nr 12 wraz z Radą Pedagogiczną, przypomnę, że to gimnazjum jest gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, złożył propozycję, aby przekształcić Gimnazjum Szkołę Podstawową Kultury i Tradycji Małopolskiej z oddziałami integracyjnymi i tym samym reaktywować Szkołą Podstawową nr 15, która funkcjonowała w tym budynku do czasu, kiedy zostało powołane gimnazjum. Zespół Szkół nr 5 przy ulicy Mackiewicza. Propozycja dotyczy stwierdzenia przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową, włączenia gimnazjum struktury szkoły podstawowej i zmiana nazwy na zespół szkolno-przedszkolny, bo w strukturze tego zespołu jest również nowo utworzone przedszkole, nowo utworzone drugi rok. W związku z tym takie są proponowane rozwiązania. Jeżeli chodzi o zespół szkół ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Chełmońskiego, propozycja dotyczyła rozwiązania zespołu, likwidacji liceum oraz przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, a w jakiejś perspektywie nieodległej założenia tam przedszkola i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego. Pani dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 5 przedstawiła propozycję, aby przekształcić zespół szkół ogólnokształcących w liceum ogólnokształcące oraz utworzyć klasy terapeutyczne w tymże liceum we współpracy. Pani dyrektor też przedstawiła koncepcję, ale przed chwilką nam to przyniosła, także że to są materiały, z którymi jeszcze będziemy się zapoznawać. I zespół szkół ogólnokształcących nr 53 przy Stawowej, stwierdzenie przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową, włączenie gimnazjum z strukturą szkoły podstawowej, zmiana
zrzeszony, ponieważ w tym zespole również funkcjonuje przedszkole. To są propozycje dotyczące szkół ogólnokształcących, dane liczbowe i mapy będą, jeżeli będzie dyskusja na ten temat, też na bieżąco prezentowane. Jeżeli chodzi o szkoły, które kształcą czy prowadzą ofertę szkolnictwa specjalnego, na terenie dzielnicy funkcjonuje zespół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych przy ulicy Górka Narodowa i jest to bardzo skomplikowana struktura tego zespołu, więc propozycji też jest sporo. Szkoła podstawowa, która funkcjonuje w MOSie, propozycja dotyczy jej przekształcenia w 8-letnią szkołę podstawową. Gimnazjum specjalne funkcjonujące w MOSie, w tym zespole, włączenie w strukturę wyżej wymienionej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa specjalna 59, w której również przekształcenie w 8-letnią szkołę podstawową. Gimnazjum specjalne 59, włączenie w strukturę szkoły podstawowej. I filie, o tych filiach rozmawialiśmy wielokrotnie na posiedzeniach Komisji Edukacji. Obecnie w systemie informacji oświatowej dyrektor wykazuje 0 uczniów w tychże filiach. Będą przygotowane uchwały o likwidacji tych właśnie filii. I to są wszystkie propozycje z uwagami. Jeszcze prośba do Państwa. Na każdym spotkaniu, niektórzy Państwo już słyszycie to po raz kolejny, prowadzimy dyskusję, omawiamy propozycje od Państwa, nie tylko zespołu Państwa rodziców, Państwa nauczycieli, przedstawicieli dzielnicy, też pewne propozycje są składane. Mam ogromną prośbę, aby do 7 dni od dnia posiedzenia tego spotkania, tego zespołu, jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś propozycje czy uwagi, bardzo prosimy o zgłaszanie, abyśmy sukcesywnie mogli opracowywać czy przygotowywać zmiany. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o reformie i przygotowaniu do reformy, równolegle też mówimy o projektach ustaw. Nie mamy jeszcze gotowych ustaw, trwają prace w Sejmie, jeszcze mogą one ulegać zmianom, bo jak Państwo wiecie, również poprawkami poselskimi te projekty ustaw mogą się zmienić. Niemniej jednak nie możemy czekać aż na podpisanie ustawy, żeby z Państwem się jednej czy drugiej, żeby z Państwem dopiero rozpocząć konsultacje, bo czasu będzie niewiele. Jak Państwo wiecie, przygotowana uchwała w sprawie projektu sieci szkół i placówek, a właściwie dwie uchwały, bo Kraków jest miastem na prawach powiatu, więc będą to zarówno szkoły, które funkcjonują jako zadanie gminy, jak i druga uchwała, która będzie opisywała szkoły i placówki, które są zadaniem powiatu, musi być przygotowana, przedłożona Radzie Miasta. Rada Miasta, mam nadzieję, uchwali. Wówczas będzie przekazana do małopolskiego kuratora oświaty, która będzie miała, czyli pani kurator, 21 dni na zaopiniowanie. Może to być opinia negatywna, pozytywna bądź pozytywna z uwagami. Jeżeli będzie to pozytywna z uwagami, te uwagi należy uwzględnić już we właściwej uchwale sieciowej i przedłożyć znowu Radzie Miasta. Pamiętajmy, że za każdym razem to są dwa czytania. Statut Miasta wyraźnie określa, w jakim trybie przedstawia się Radzie Miasta i w jakich terminach projekty, więc proszę mi wierzyć, że czasu jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Stąd taka kumulacja tych spotkań i stąd te tempo. Bardzo proszę już Państwa, oddaję Państwu głos. Proszę o pytania, uwagi. Jakub Kosek, jestem przewodniczący dzielnicy 4, radny miasta Krakowa. Mam kilka spostrzeżeń, uwag. Pierwsza uwaga, że jeśli Państwo proponują przekształcić zespół szkół w podstawówkę na osiedlu Chemońskiego, no to pierw do Państwa pytanie, po co podstawówka w tym miejscu, tak zupełnie szczerze, bo mamy dwie podstawówki na tym osiedlu. I oczywiście kiedyś w dawnych czasach funkcjonowały na tym osiedlu 3 podstawówki, ale to było w momencie, gdy w każdej z nich było po 5 klas. A teraz w szkołach jest znacznie mniej uczniów, więc wydaje się, że propozycja, która padła z grona pedagogicznego i nie tylko, aby utrzymać w tym miejscu liceum, bo rozumiem, że oszczędności będą żadne, jeśli będzie to podstawówka w stosunku do liceum, to chyba koszty te same, a zasadność utrzymania liceum jest dużo wyższa, bo jak ta świetna mapka, która jest teraz wyświetlona, pokazuje, to jest jedyne liceum w dzielnicy, która ma 70 tysięcy mieszkańców.
i zapewne po wdrożeniu wszystkich postulatów, które Państwo proponują w tym kształcie, który jest obecnie, to byłoby pewnie nie tylko jedyne liceum, ale jedno z niewielu w ogóle w północno-zachodniej części Krakowa. Nie tylko w dzielnicy czwartej, ale w całym obszarze obejmującym no, nie tylko dzielnicę czwartą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o gimnazjum numer 12 aktualne, padła propozycja rzeczywiście od pana dyrektora. Ja powiem wprost, ja na początku byłem zdecydowanie za tym, żeby tam nie powstawała kolejna szkoła, ponieważ wydawało mi się to niepotrzebne. Ale jakby argumentacja i wizja, którą przedstawili pracownicy szkoły i też rodzice, co ważne, bo nie chodzi tylko o samych pracowników, powiem szczerze, że jest ciekawą ofertą, znaczy ciekawym podejściem do sprawy, czyli mamy coraz więcej obywateli różnych narodowości, którzy do nas przyjeżdżają z różnych przyczyn i mieszkają coraz częściej na stałe. I być może stworzenie takiej szkoły byłoby ciekawą propozycją. Oczywiście pod warunkiem, że udałby się pierwszy nabór. Jakby się nie udał, no to pewnie byłoby trzeba zrezygnować z tej koncepcji i jej nie praktykować i takie rozwiązanie bym postulował. To znaczy spróbować przeprowadzić pierwszy nabór do mimo wszystko eksperymentalnej szkoły podstawowej, bo takiej nie mamy nigdzie. I wtedy ewentualnie zweryfikowanie, czy jest ona potrzebna, czy nie. I to są takie dwie zasadnicze ważne rzeczy. Natomiast w momencie, gdy Co jeśli Państwo nie przychylą się do propozycji pana dyrektora i jakby społeczności w ogóle tam Krowodrzy Górki, to zrodzi się pytanie, dlaczego dzieci z gimnazjum 12 mają kontynuować naukę w szkole 113, która jest na innym osiedlu, która jest dalej niż inna szkoła podstawowa, która mogłaby przejąć ewentualnie dzieci z wygasającej szkoły, a mówię tutaj o szkole 21 na batalionu Skała K. I to są takie jakby moje przemyślenia i główne jakby wątpliwości dotyczące tego, co jest proponowane dla dzielnicy czwartej. Na pewno zanim kolejne osoby zabiorą głos, to ja bym bardzo chętnie usłyszał, skąd w ogóle pomysł na tą podstawówkę, bo to jakiś szok dla mnie. Kompletny brak analizy chyba struktury wiekowej mieszkańców osiedla. Dziękuję. Dziękuję. Szanowny panie radny, jeżeli chodzi o reformę, ta reforma, jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, nie wynika z konieczności oszczędności, bo Pan tutaj podniósł argument, że oszczędności nie będzie, tak? Że w wyniku tego działania oszczędności nie będzie, ale nikt nie zakładał, aby skutkiem tych zmian były oszczędności, bo ani ustawodawca tego nie zakłada, jak Państwo doskonale wiecie, ani gmina nie zakłada, że pierwszym i najważniejszym skutkiem pokazywanych zmian czy proponowanych zmian mają być oszczędności. Szanowni Państwo, i już dokładniej, liceum, to... Mi chodzi o to, że projekt zakłada, że nie ma tych oszczędności, więc jeśli nie ma tych oszczędności, to niech zostanie chociaż logika, czyli zostawmy liceum, a nie kolejną podstawkę, która jest niepotrzebna. I taka była moja... Szanowni Państwo, może jeżeli chodzi o to kwestię, czy szkoła podstawowa jest potrzebna, czy jest niepotrzebna. Dzisiaj mamy taką sytuację, że szkoły podstawowe mają po 6 klas, tak? Czasami oddziałów jest więcej, bo niekoniecznie jedna szkoła, jedna klasa jest na każdym poziomie. Raczej jest taka sytuacja, że tych klas pierwszych, drugich, trzecich, szóstych jest więcej. Natomiast docelowym rozwiązaniem, które nastąpi za 2 lata, będzie sytuacja, w którym w każdej szkole podstawowej będzie o 2 roczniki więcej. Pamiętajmy, że na terenie Krakowa te 2 roczniki to jest 15-16 tysięcy dzieci. Proszę sobie przeliczyć to na liczbę szkół po 500, czyli wcale nie małych. Jak dużo miejsc należy przygotować na przyjęcie tych dzieci, tak aby nie pogorszyć warunków, tak aby nie powodować zmianowości tym, że jakoś to dociśniemy w obecnej sieci. W związku z tym ta otwartość i ta propozycja, to tak jak mówię, podkreślam, jest to propozycja. Jeżeli tutaj Państwo rodzice są i zgodzą się na to, aby dzisiaj w szkole podstawowej numer 113, która ma 19 oddziałów, 19 sal, łącznie z 2 salami do wychowania fizycznego, czyli do pozostałych zajęć dydaktycznych ma 17 i liczba oddziałów dzisiaj ogółem wynosi 15
I te dwa roczniki się zmieszczą, nawet kosztem zmianowości, bo państwo akceptujecie i chcecie i wyrażacie taką chęć, to absolutnie samorząd w rozumieniu organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jest po to, żeby wsłuchiwać się w propozycje państwa mieszkańców. Natomiast przyglądnijmy się, jak w najbliższej okolicy wygląda sytuacja, jeżeli chodzi dzisiaj o liczbę oddziałów i liczbę sal dydaktycznych. Pamiętajmy, że dzieci w wieku szkoły podstawowej również wymagają opieki świetlicowej i pamiętajmy, że zmianowość taka, o której państwo dyrektorzy mówią i pamiętają, to nie jest oddział na salę. Bo jeżeli liczba dzieci w oddziale przekracza 24 osoby, 24 uczniów, z mocy prawa muszą być niektóre z zajęć organizowane w mniejszych grupach. Pamiętamy dokładnie też, że liczba godzin uczniowskich jest czymś innym niż liczba godzin nauczycielskich, bo jeżeli mamy uczniów w klasie pierwszej, która liczy 26 uczniów i ta klasa jest dzielona na grupy, to każdy z uczniów ma tą samą liczbę godzin. Natomiast nauczyciele, którzy pracują z klasą 24-osobową, czy liczba godzin nauczycielskich dla klasy 24-osobowej jest mniejsza niż dla klasy 26-osobowej, ponieważ nie ma tam podziału na grupy. Musimy o tym, szanowni państwo, pamiętać. Natomiast i stąd ta propozycja. Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli wszyscy państwo uznacie, że założenie szkoły podstawowej w tym miejscu i docelowo, tak jak wspomniałam, założenie przedszkola samorządowego również zdaniem państwa nie ma sensu, to my będziemy się wsłuchiwać w państwa głosy. Ja tylko przypominam, że obowiązkiem gminy od 1 września 2017 roku jest zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, czyli 3, 4, 5, ale uwaga, również 6-letnim, miejsc w przedszkolach, tanich przedszkolach publicznych, czyli samorządowych bądź niesamorządowych, które nie pobierają opłat, tak, czyli działają dokładnie tak jak przedszkola samorządowe. I myśmy, przygotowując się do tego zadania, pamiętajmy, że przepisy się zmieniają, bo rzeczywistość oświatowa jest bardzo dynamiczna, braliśmy pod uwagę 3 roczniki. W zeszłym roku, może nie o tej porze, bo troszeczkę później, pod koniec grudnia, zmieniły się przepisy dotyczące 6-latków. Co to oznacza? 1 rocznik dzieci i przygotowanie dla 1 rocznika dzieci więcej miejsc, to oznacza 8 tysięcy w Krakowie. Pamiętajmy, że nie wybudujemy z roku na rok na tyle przedszkoli, aby te 8 tysięcy dzieci mogło znaleźć miejsce. Więc tutaj wyjaśniam przesłanki nie tylko panu radnemu, wszystkim państwu, uprzedzając pewno pytania. Już wczoraj na spotkaniu też padały takie uwagi czy argumenty, że jest to albo będzie to, albo jest to jedyne liceum w dzielnicy i warto by było, żeby to liceum pozostało. Szanowni państwo, do tego liceum dzisiaj uczęszcza 51 uczniów, a kiedy państwo zobaczycie, ilu uczniów zamieszkuje w wieku licealnym na terenie tej dzielnicy, ilu uczęszcza do gimnazjów, to się państwo zastanowicie, czy rzeczywiście liceum jest szkołą, która ma charakter szkoły lokalnej, czyli rzeczywiście uczeń, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, wybierając liceum, kieruje się najważniejszym kryterium dotyczącą odległości szkoły od miejsca zamieszkania. Szanowni państwo, nawet tak nie jest w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych tylko 60% dzieci uczęszcza do szkół rejonowych. W gimnazjach 40%. A dlatego też szkoły ponadgimnazjalne są zadaniem powiatu, ponieważ tutaj tych korelacji nie ma. Dlaczego dzieci z gimnazjum, czy uczniowie z gimnazjum, myślę, że obraziliby się za to określenie dzieci, mają kontynuować naukę w szkole podstawowej 113, jest to szkoła odlegle położona. Szanowni państwo, ja mam nadzieję, że państwo jednak analizowaliście te projektowane regulacje ustawy o prawo oświatowe, ustawy przepisy wprowadzającej i tam reforma i wprowadzanie tej reformy. Witam panią prezydent. Pani prezydent, ja, jeśli pani prezydent pozwoli, dokończę odpowiadać. I wprowadzanie tej reformy jest dokładnie opisane w tych projektach aktów prawnych. Bo czymżeż innym jest, szanowni państwo, jeżeli jest mowa o tym, że w uchwale sieciowej mają być ujęte nie tylko obwody szkół
podstawowych, ale również uwaga klas gimnazjalnych i zastrzeżenie, że wskazuje się lokalizację zarówno szkół podstawowych, jak i klas gimnazjalnych włączonych. Oznacza to, że niekoniecznie włączenie ma oznaczać jednoznacznie przenoszenie tych uczniów. Tylko do czasu wygaszenia tych klas gimnazjalnych funkcjonują one w tym samym miejscu. Więc wyjaśniam, że to włączenie nie oznacza, że wszyscy nagle się pakują i od 1 września przenoszą się do nowej lokalizacji, tylko projektodawca, bo trudno mówić o ustawodawcy, projektodawca przewidział, że te klasy podczas wygaszania będą funkcjonowały w dotychczasowej lokalizacji. A jak ostatecznie się stanie, szanowni Państwo, powiem tak, reforma będzie na pewno trudna i skomplikowana jak każda, ale mam nadzieję, że wspólnie dyskutując o różnych problemach, trudnych problemach, uda nam się niektóre sprawy rozwiązać. Ja tylko zaznaczę, że jeżeli chodzi o zgłaszane uwagi, bo one były zgłaszane nie tylko zaraz po przedstawieniu tych założeń projektów, ale również już po spotkaniach, wiele uwag zostało przeanalizowanych, uwzględnionych przez pana prezydenta i na bieżąco państwa na spotkaniach dzielnicowych o tym informujemy. Już przekazuję. Witam państwa. Proszę. Beata Tokarz, zespół zadaniowy. Ja w sprawie może najpierw gimnazjum nr 12, ponieważ sytuacja jest do tej pory i jeszcze długo pewnie będzie niewyjaśniona. Chciałabym tylko jeden argument przedstawić jeszcze. Gimnazjum znajduje się na tak zwanej Krowodrzy, a jest tendencja, żeby uczniowie przeszli do szkoły na Azorach. Tam są dwa kluby piłkarskie, będziemy się bić. Będzie niewesoło. To jest argument bardzo ważny. Tam jest linia graniczna przez park, po prostu. Więc trzeba by ten argument wziąć pod uwagę, bo to jest bardzo ważne. To nie będzie służyło na pewno pokojowi, że tak powiem, w tym miejscu. Jeśli chodzi o liceum z ulicy Chełmońskiego, właściwie nawet nie o liceum, tylko o zespół szkół. Pani dyrektor powiedziała, że tam jest 50 paru uczniów w samym liceum. Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że jest to szkoła specyficzna, która obsługuje na cały Kraków dzieci, brzydko powiedziałam, nie obsługuje, przyjmuje i kształci dzieci z różnymi dysfunkcjami. To są klasy terapeutyczne, więc tam tych dzieci jest mniej i jeśli ta szkoła nie zaopiekuje się tymi dziećmi, to ja nie znalazłam w sieci szkół żadnej szkoły, która by ich przejęła. Nie ma nigdzie wzmianki o tym. Ale następne przyjdą. Dzieci z dysfunkcjami, dzieci z różnymi dysfunkcjami jest coraz więcej. I one będą potrzebowały szkoły, gdzie będą mogły się uczyć. Ponieważ dziecko z dysleksją, dysgrafią najczęściej, w 90% jest to dziecko bardzo zdolne, bardzo inteligentne, a niezaopiekowane najczęściej idzie w patologię. Tak popularnie mówiąc. Dziękuję. Można? Witam serdecznie, ojciec Klaudiusz. Ja bym prosił pana, jakby pan mógł pokazać mapkę. Super. Przed momentem było powiedziane, że i tutaj pan Jakub bardzo ładnie powiedział. Moi drodzy, jak ktoś był na Azorach, mam nadzieję, że wszyscy byli, to wiecie, że od szkoły 119 do szkoły 113 jest 3400 metrów w linii prostej, czyli dwie szkoły. I między nimi jest zespół szkół, bliżej do 113 niż do 119. Utworzenie w tym momencie następnej szkoły podstawowej, czyli skrócenie jest o połowę tak naprawdę tym dzieciom tylko i wyłącznie, czyli będą miały po 1500 metrów, powiedzmy sobie, do szkoły. Była mowa na temat, jak wygląda, że teraz jest 50 uczniów. Chciałbym, żeby panie sprawdziły, ile uczniów było, zanim powstał zespół szkół. Dlatego, że kiedy powstał zespół szkół, bardzo dużo osób się wycofało, nie przyszło do liceum, bo oni nie będą chodzili do zespołu szkół. Dlatego, że odeszli i zupełnie odeszli z tego. Jakby panie tam popatrzyły bardzo dokładnie, tam jest przeszło 300 uczniów, rok 2000 bodajże 12. Niech pani dyrektor to może tu bardziej powiedzieć. Wiem, bo uczyłem.
Dlatego też to jest jedyne liceum tak naprawdę, które sprowadza też uczniów z rejonu. To są Zielonki, to jest Zabierzów, gdzie mają... To nie jest Kraków. Więc mówi pan, mówi ksiądz o, ojciec o rejon i dzielnicę, jeżeli chodzi o szkołę ponadgimnazjalną, a to nie są szkoły rejonowe. Nie, ale ja mówię, że skąd przyjeżdżali uczniowie do tego liceum? Mają niesamowicie dobre połączenie, jeżeli chodzi o to liceum, dlatego ono było wybierane. Bardzo bym prosił, żeby dokładnie panie tam popatrzyły przed powstaniem gimnazjum, ile było tak naprawdę uczniów. Szanowni państwo, bo ja przepraszam, że się spóźniłam, natomiast oczywiście, jeżeli państwo byście wyrazili zgodę też jako społeczność lokalna na to, by w miejscu, gdzie teraz jest gimnazjum numer 12 przy ulicy Kluczborskiej powstała szkoła podstawowa nowa, to oczywiście można wówczas myśleć o odstąpieniu od przekształcenia zespołu szkół ogólnokształcących. Proszę. Właśnie. Ale można to mówić w sposób grzeczniejszy, bo ja na nikogo nie krzyczę i my dajemy swoje propozycje. Natomiast proszę pamiętać o jednej rzeczy, o czym jest mowa przy spotkaniach każdej dzielnicy i ci państwo, którzy byli wczoraj, wiedzą też, że jest problem z miejscem dla zespołu szkół z ulicy Lubomirskiego. Więc wówczas, jeżeli no, też musimy patrzeć nie tylko dzielnicowo, tylko ogólnomiejsko. Jeżeli państwo uważacie, aczkolwiek my mamy, proszę pana, dane demograficzne z dzielnic wszystkich i bierzemy to pod uwagę, pan zrobił opracowanie na podstawie danych chyba sprzed 2 czy 3 lat, które są nam znane. Zresztą dzisiaj też mieliśmy spotkanie z Głównym Urzędem Statystycznym, który wskazał, że nawet GUS nie posiada danych tak szczegółowych jak Urząd Miasta, bo nie mają danych rocznikowych w podziale na dzielnice, tak? My obecnie przedstawimy Radzie Miasta dane z obwodów wszystkich szkół w podziale na roczniki wszystkich dzieci, łącznie z tymi, które obecnie jeszcze nie chodzą do szkół, by pokazać, jaka jest demografia. Oczywiście biorąc pod uwagę dane z Urzędu Stanu Cywilnego, tak, bo tylko na podstawie tego jesteśmy w stanie to określić, to, no to jest tutaj rozwiązanie. Natomiast, proszę państwa, no, w budynku przy Chełmońskiego mamy no, dość duży, to jest dość duży budynek, który posiada 22 sale lekcyjne. Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby tam funkcjonowało tak liczne liceum. Osobiście tak uważam. Ale oczywiście można zadecydować, że na okres przejściowy zobaczymy, jak to będzie wyglądać i później będziemy zastanawiać się, czy coś w tym kierunku nie zmieniać. Natomiast też prosiłabym o państwa opinie i uwagi na temat funkcjonującej przy gimnazjum numer 12 szkoły, to szkoła niepublista, niepubliczna, niepublicznej. Czy nadal ta szkoła ma tam funkcjonować, czy nie? Bo też chciałabym znać państwa zdanie, bo też mamy różne opinie i różne interwencje w tej sprawie. Ja oczywiście, tak jak powiedziałam, nasza propozycja wstępna była tak, aby tam też mogła być poradnia i filia MDK-u, z uwagi na to, że pani dyrektor Pocherecka jakby wyraziła wolę taką, by pozostać w tamtym rejonie, my to oczywiście szanujemy, no to wówczas rozumiem, że dobrze by było, żeby była jakaś tam forma naszej samorządowej szkoły i my oczywiście widzimy tam potrzebę powstania szkoły podstawowej, patrząc na to, jak też ta dzielnica się rozwija. Myślę, że pan radny Kosek chyba też jest za tym, czy nie, bo ja przepraszam, bo ja nie, tak, tak, dobrze. W każdym razie mówię, my też nie jesteśmy absolutnie za tym, żeby likwidować w tym momencie 14 liceum, proszę państwa. I też tak to, co powiedziałam na pierwszym spotkaniu, po ustaleniu z panem prezydentem, żeby też była jasność, że wszyscy uczniowie, którzy dotychczas wybrali daną szkołę, daną lokalizację, niezależnie od różnych pomysłów na przyszłość, bo będzie ten okres przejściowy, my będziemy wnioskować do Rady Miasta i do pani kurator, aby ci wszyscy uczniowie mogli dokończyć edukację w tym miejscu i w tych samych szkołach. Niezależnie od tego, co się z tą szkołą, powiedzmy, stanie za 2-3 lata, tak?
Więc tutaj proszę być spokojnym o to, że nawet jeżeli są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tych placówkach w tym momencie, to te dzieci ukończą tą szkołę. Co do tego, jaka będzie przyszłość tej szkoły, no to oczywiście teraz jest kwestia dyskusji. Natomiast absolutnie proszę nie używać argumentów, że dzieci będą przesuwane jak meble ze szkoły do szkoły, bo tego nie będzie, nie będzie miało miejsca coś takiego w Krakowie. Czy ja proszę? Mogę? To jest kwestia otwarta, tak? Ja mówię o dzieciach, które obecnie się uczą i obawy rodziców, którzy się boją, że ich dzieci będą przeniesione do innych placówek, do innych lokalizacji. Dzieci, które tam nie chodzą, nie mówimy o przesuwaniu dzieci jak mebli, tak? Ja mówię w tej kwestii, że to też jest, proszę Państwa, proszę popatrzeć z punktu widzenia też organu prowadzącego, rzecz kosztowniejsza prowadzenia na przykład w dwóch lokalizacjach tego samego liceum, tak? Więc tutaj absolutnie nie chcemy prowadzić do takich sytuacji, że dzieci, które już wybrały daną szkołę i do niej się dostały i są edukowane w tym miejscu, zwłaszcza takie dzieci ze specjalnymi potrzebami, aby miały zmienianą lokalizację. Natomiast teraz trzeba się zastanowić, co zrobić w takim razie no, z tak dużymi obiektami, by były właściwie wykorzystane dla przede wszystkim potrzeb uczniów szkół samorządowych. To ja może teraz pozwolę sobie zabrać głos. Małgorzata Pylechacz, ja jestem rodzicem. Jestem rodzicem dziecka gimnazjum 14, które zamierza i marzy o tym, żeby być uczniem 14 liceum. Słuchając panią prezydent, przez chwilę miałam ulgę, czułam ulgę w momencie, kiedy słyszałam, że tak naprawdę nie myślicie państwo o likwidowaniu całkowitym 14 liceum. Ale za chwilę pojawiła się ta informacja o wygaszaniu i tym, że dzieci spokojnie będą mogły kończyć. Nas to jako rodziców gimnazjów nie zadawala, bo te dzieci dopiero zaczną naukę, mogłyby dopiero zacząć naukę w liceum. Nasze dzieci są dziećmi klas terapeutycznych. W tej szkole czują się bardzo dobrze. Czują się bezpiecznie. Ja jestem absolwentem 14 liceum i pamiętam czas, kiedy klas było do E co najmniej. Jestem też tym rodzicem, który nie bał się połączenia gimnazjum z liceum i uważam, że tak naprawdę jest to bardzo fajne połączenie, bo gimnazjum bardzo dużo zyskuje przy licealistach. Stracili w tym momencie, myślę, ci, którzy nie poszli w tym kierunku myślenia. Natomiast no nie wyobrażam sobie, że w tym miejscu tego liceum nie będzie i tak naprawdę nie wiem, jak dziecku mojemu coś takiego w ogóle powiedzieć. Dzień dobry, Marta Miernikowska, zespół zadaniowy. Pani prezydent, wszyscy tutaj obecni, chciałabym uzupełnić głos radnego dzielnicy czwartej, Kuby, pozwolę sobie powiedzieć Kuby Koska, ponieważ to mój uczeń. I chciałabym dorzucić jeszcze jedno. Akurat w tym rejonie, gdzie jest szkoła podstawowa 119 i szkoła podstawowa 113, a w projekcie jest utworzenie szkoły podstawowej na miejscu 14 liceum, przy ulicy Zygmuntowskiej jest prywatna szkoła Sternik, która również zabiera dzieci z osiedla. Jest prywatna szkoła przy kościele Królowej Jadwigi. I również za ulicą Opolską jest prywatna szkoła przy ulicy Stelmachów. W takim razie, jaki jest cel tworzenia jeszcze jednej szkoły podstawowej, nie zostawiając żadnej szkoły ponadgimnazjalnej w tym rejonie? Bo z tej grafiki tutaj wynika, że to są tylko szkoły samorządowe, natomiast wyjątkowo dużo utworzonych jest prywatnych szkół. Tak samo jak dużo jest prywatnych przedszkoli na terenie Azorów. Małgorzata Niewoda. Jeśli mogłabym się odnieść. I, szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szkoły niesamorządowe, no nie, naszym zadaniem nie jest układanie sieci szkół niepublicznych, bo jak Państwo doskonale wiecie, jeżeli osoba, która chce poprowadzić szkołę niepubliczną, dopełni wszystkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów, to prezydent miasta Krakowa jako organ dokonujący wpisu do ewidencji nie ma prawa odmówić funkcjonowania takiej szkoły.
Pamiętajmy o tym. Druga kwestia to jest też taka, że państwo tutaj zgłaszacie to pewno jako zarzut, natomiast proszę pamiętać o tym, że to państwo dyrektorzy wynajmują te pomieszczenia, bardzo często tak się zdarza w swoich szkołach, robiąc konkurencję, więc proszę o tym też pamiętać, że takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację ogółem, bo mówimy tutaj o, że w liceum jest mniej uczniów. Szanowni Państwo, od roku 2010 do teraz jest blisko 3,5 tysiąca mniej uczniów w liceach ogólnokształcących. I to nie wynika z tego, że coś się wydarzyło, tylko po prostu to jest bardzo widoczny niż demograficzny, który cały czas jeszcze widoczny jest i w gimnazjach, i w liceach, bo jeżeli popatrzymy na gimnazja, to tak jak mówię, no blisko 3,5 tysiąca, ponad 3 tysiące w liceach ogólnokształcących. Przy względnej stabilizacji, szanowni państwo, jeżeli chodzi o licea ogólnokształcące niesamorządowe i wzrost o ponad 2 tysiące gimnazja niesamorządowe, w których, czyli rodzice, uczniowie częściej podejmowali decyzję o wyborze takiego gimnazjum. Więc spadek nie tylko wynika z braku zainteresowania, ale po prostu z mniejszej liczby uczniów, która jest w tym wieku i takie decyzje podejmuje. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o sieci szkół niesamorządowych, w projekcie ustawy są przewidziane obowiązki, które osoba prowadząca taką szkołę musi spełnić, aby czy przekształcić się, czy przekształcić szkołę obecnie funkcjonującą podstawową w 8-letnią, czy też przekształcić w gimnazjum. Natomiast terminy są bardzo odległe. My na dzisiaj nie jesteśmy pewni, jak będzie wyglądała sieć szkół i placówek niesamorządowych, a raczej szkół niesamorządowych, ponieważ organy prowadzące mają trochę więcej czasu. Pierwsze decyzje dotyczące utrzymania obwodu, zrezygnowania z obwodu mają do końca, czy do 17, czy do końca stycznia. Więc te terminy, które będą zobowiązywały te organy prowadzące do deklaracji, no są nieco późniejsze. A my nie możemy aż tak długo czekać ze względu na kalendarz, który będzie obowiązywał samorządy czy jednostki samorządu terytorialnego. Dziękuję. Mariola Reguła, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Chciałam się odnieść do tej liczby uczniów, która została tutaj podana. Rzeczywiście w liceum w tej chwili uczy się 53 uczniów, ale jest to wynikiem zmiany 53. Jest podany CEO jeden. Pani dyrektor wykazała 51 na wrzesień. No bo w październiku, może na dzień 30 października było 51, ale w tym momencie jest 53 i dlatego taką liczbę podaję. Ta liczba jest, ta mała liczba rzeczywiście uczniów jest wynikiem zmian w sieci szkół, która miała miejsce w 2012 roku. Wtedy to 1 września 2012 roku wdrożono koncepcję połączenia w Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 14 i 14 Liceum Ogólnokształcące. Wtedy 14 Liceum Ogólnokształcące było w całkiem dobrej kondycji. Natomiast w tym właśnie roku, w 2012, 29 uczniów z 14 liceum zabrało dokumenty, argumentując to, że nie chcą uczyć się w zespole szkół, gdzie funkcjonuje gimnazjum. Jeśli popatrzymy na rekrutację, bo dokonaliśmy takiej analizy, to od roku 2012 do chwili obecnej liczba oddziałów z 11 spadła do 3, natomiast znacząco wzrosła liczba oddziałów w gimnazjum. My opracowaliśmy nową koncepcję. Bardzo cierpliwie tą koncepcję realizujemy i wdrażamy. I realizacja tej koncepcji przyniosła oczekiwane efekty w stosunku do gimnazjum, natomiast no, zabrakło czasu, czy brakuje czasu, aby też wzrosła liczba uczniów w liceum, bo za kilka lat z pewnością by się to stało. Nasza praca jest no, przerwana w pół drogi, można powiedzieć, ale chcę zapewnić, że jesteśmy gronem ludzi kreatywnych, ludzi, którzy... Jeśli dana nam zostanie taka szansa, to odtworzą, odbudują 14 liceum, bo wiemy też przecież z doświadczenia, że młodzież zdecydowanie częściej wybiera liceum funkcjonujące samodzielnie niż to, które funkcjonuje w zespole, co wskazują te dane rekrutacyjne do naszej szkoły. Reforma oświaty zakłada też, że mają być dzieci uczone w jednej zmianie, że mają być małoliczne oddziały i ja myślę, że to niejako wymusi na tych szkołach, które położone są w centrum Krakowa,
pewne zmiany organizacyjne i da to szansę istnienia szkołom mniejszym, osiedlowym. Takim szkołom, gdzie rzeczywiście liczba uczniów, no nie wiem, będzie w granicach 300, czy 400, czy 500. Uczniów, którzy mają szkołę położoną blisko własnego domu rodzinnego i przez to też kontakt szkoły z domem rodzinnym jest bardzo dobry, gdzie doskonale zna się potrzeby. Ja nie mówię, że w szkołach położonych w centrum jest inaczej, ale podkreślam zalety i walory takiej właśnie niewielkiej szkoły. Poza tym, tak jak już tutaj było mówione, klasy terapeutyczne funkcjonujące w gimnazjum no, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. My nie chcielibyśmy też tracić naszego 12-letniego doświadczenia w pracy z uczniami z dysleksją, z dysgrafią, z dyskalkulią, a możemy to doświadczenie wykorzystać tworząc klasę terapeutyczną w liceum numer 14. Wiemy też, bo rozmowy takie były przeprowadzane z rodzicami, z uczniami gimnazjum, bo jest to ten czas, kiedy już o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej w trzecich klasach się jak najbardziej mówi. Wiemy, że z tych klas terapeutycznych jest 82% uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w liceum, z tych, którzy w ogóle oczywiście wybierają liceum, bo nie znaczy, że wszyscy z klas terapeutycznych wybierają liceum. Tak więc prosilibyśmy, aby dać nam szansę i wtedy no, pokażemy, że 14 liceum po 4 latach funkcjonowania w zespole jako jednostka samodzielna odbuduje się i będzie funkcjonowała tak jak przed laty 8, 10, 20, 50. 60. Ja sobie zdaję sprawę, że 60 lat to nie jest wiele, ale jeśli tak popatrzymy tutaj na nas, no to jest niejednokrotnie życie no całe życie człowieka. Więc istnienie liceum w tym właśnie miejscu, na Azorach, które to osiedle, no jest też stygmatyzowane jako miejsce, gdzie szerzy się demoralizacja, gdzie szerzy się patologia, choć nie jest to do końca zgodne z prawdą, jest dla mieszkańców no, bardzo istotne. Jest szereg imprez adresowanych do mieszkańców, które organizują właśnie uczniowie liceum. Wtedy ta oferta tych imprez, tych działań skierowanych do mieszkańców, do seniorów, no niestety zniknie. Więc no moja prośba, kieruję ją w imieniu Rady Pedagogicznej, w imieniu też rodziców, w imieniu uczniów, aby dać szansę na odbudowę tego liceum. Z tym, że trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie stanie się w ciągu roku, że potrzebujemy kilka lat i to liceum zaistnieje tak dobrze, jak istniało przed laty. Dzięki temu liceum o Azorach mówiło się i mówiło się dobrze, mimo że to osiedle nie cieszyło się dobrą opinią na tle innych krakowskich osiedli. Więc bardzo bym prosiła, aby wziąć to pod uwagę i pozwolić na kontynuowanie właśnie nauki dzieciom w liceum. Małgorzata Niewodowska, dyrektor specjalistycznej poradni dla dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi. W trzech kwestiach chciałam się odnieść. Pierwsza sprawa, współpracuję z gimnazjum jako poradnia od samego początku i ze zespołem szkół i z liceum osobno, bo po prostu z każdą z tych jednostek współpracowaliśmy. Liceum 14 na Azorach to jest szkoła z tradycjami, ale przede wszystkim to jest szkoła przyjazna uczniom. Ja bardzo się cieszę, że pani prezydent mówi, że dzieci będą mogły w klasach terapeutycznych dokończyć swoją edukację, tylko że problem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie kończy się na zakończeniu gimnazjum. W dalszym ciągu będzie po prostu problem. I to są dzieci, które nigdy w życiu nie znajdą miejsca w świetnych liceach, które są w centrum Krakowa, ponieważ one sobie tam nigdy nie dadzą rady. A jeszcze jedna zaleta klas terapeutycznych. Wiemy doskonale, że głównie w klasach terapeutycznych są to dzieci z niepowodzeniami edukacyjnymi, z trudnościami, ze specyficznymi trudnościami. Większość tych dzieci w normalnie funkcjonujących szkołach, nie klasach terapeutycznych, jest na nauczaniu indywidualnym. I w tym momencie możemy ze względu na zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia różnego rodzaju typu fobie i tym podobne. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj koszty funkcjonowania dzieci na nauczaniu indywidualnym, a koszty funkcjonowania klas terapeutycznych jest na pewno o wiele lepsze dla gminy, bo jest to na pewno tańsze. Następna sprawa, że kontynuujemy
kontynuowanie nauki w takiej szkole niedużej, klimatycznej, sympatycznej i przede wszystkim świetnie przygotowaną kadrą, bo to jest najważniejszy atut po prostu tego liceum, będzie na pewno tą wartością dodaną, jeżeli chodzi o szkołę. Odnosząc się do tego, co pani dyrektor powiedziała, w gimnazjum dzieci po szóstej klasie dzieci odchodziły ze swojego środowiska, bo szły i wybierały różne gimnazja. I większość tych dzieci nie zostawało po prostu na Krowodrzy czy na Azorach. Natomiast w tej chwili, kiedy wracają nam ośmioletnie szkoły, jest szansa, żeby przy dobrej współpracy ze szkołami podstawowymi, liceum, które jest usytuowane w środku osiedla, w bardzo dobrym miejscu, żeby mogło odbudować sobie jak gdyby swoich uczniów, którzy będą chcieli przyjść do dobrego liceum, które jest na ich po prostu terenie. Także jak najbardziej tutaj popieramy w dalszym ciągu, znaczy popieramy, żeby liceum 14 funkcjonowało i żeby ono dalej służyło po prostu dzieciom i stworzyło możliwość stworzenia klas terapeutycznych dla dzieci w liceum właśnie. Dzień dobry. Ja jestem dyrektorem gimnazjum numer 12. Stanę może tutaj, żeby plecami nie stać, bo nie chcę stać plecami do wszystkich. Od września objąłem to stanowisko w tej szkole. Idea, która się zrodziła, czyli idea utworzenia szkoły podstawowej tradycji i kultury małopolskiej, która zawierałaby również oddziały integracyjne, ale również jest odpowiedzią na rozporządzenie nawet wrześniowe z tego roku, czyli klasy przygotowawcze, tak, dla dzieci polonijnych lub przybywających do Polski. Nie zrodziło się to teraz, ale tak naprawdę jest to odpowiedź na działalność szkoły przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy ta szkoła istniała, ponieważ szeroka współpraca międzynarodowa, która była przez ostatnie lata, mocna działalność w tradycji i mocno działań podejmowanych łącznie wraz z patriotycznym Krakowem na przykład. Także to wszystko nie zrodziło się tak nagle teraz i nie powstało z niczego, czyli można powiedzieć, że jest to też trochę zwerbalizowanie i nazwanie szkoły również tym, co było budowane przez lata. Stąd idea, aby taka szkoła powstała, jest też pewnym nowum i pewną propozycją, ale też pewną taką odwagą moim zdaniem Krakowa, przede wszystkim jako miasta, żeby pokazać, że potrafimy się otworzyć na coś, czego jeszcze nie ma w cudzysłowie, co nie oznacza, że w szkołach nie ma kształcenia do tradycji, tylko moglibyśmy być taką odpowiedzią również dla uczniów tych przygotowawczych, czyli ten oddział klasy przygotowującej dzieci polonijnych, jednocześnie wdrażać ich już jakimś programem do kultury i tradycji. Stąd również współpraca później liceum terapeutyczne, tak? Nie chcielibyśmy pożegnać się z oddziałami integracyjnymi, bo to jest nasza wartość dodana. W tym roku mieliśmy dodatkowy nabór do jeszcze jednej klasy. Zwiększyliśmy o jeden oddział nabór w tym roku, czyli mamy trzy klasy pierwsze, w tym dwa oddziały integracyjne. Podobnie jak liceum, ja się nie chcę kopiować, ale właśnie kameralność szkoły i jakość i podmiotowe podejście do uczniów, szczególnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jest wartością mocno dodaną i rodzice nieprzypadkowo kierują dzieci do takich szkół. Rodzice zastanawiają się, co zrobić, a później takie dziecko również, jeśli jest w dzielnicy gdzieś osadzone, również bezpiecznie inaczej czuje się, jeśli idzie gdzieś do szkoły nieoddalonej w drugiej części Krakowa. Coś z tymi dziećmi też później, one gdzieś muszą jakiś kolejny etap realizować po podstawówce. Stąd bardzo proszę o szansę dania takiej szkole. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za to, że zaufał w cudzysłowie, bo przecież zostając dyrektorem spotkaliśmy się dwa razy, przedstawiłem tą ideę i jest to jak najbardziej szansa na sprawdzenie, czy to się uda i czy to zadziała. Ja wierzę, że rodzice i dzieci takich szkół właśnie poszukują. Poszukują szkół, które jasno odpowiadają na pewne potrzeby i dają dziecku mocne poczucie bezpieczeństwa z takim odpowiedzią na pytanie, kim jestem. Stąd ta propozycja przekształcenia. A jeśli jeszcze chodzi o szkołę podmiot prywatny, bo tutaj była też mowa, no w mojej części szkole, no nie jest to tajemnicą, istnieje szkoła prywatna, tak, szkoła noblistów, edukacja, która dzierżawi, wynajmuje pół budynku szkoły. Zastałem jakby tą sytuację od września, ponieważ no nie decydowałem o tym, ani nie podpisywałem umów najmu.
Tylko powiem tylko tyle, że bardzo trudno, jeśli trzy podmioty, w sensie podstawówka, noblistów, gimnazjum i moje, istnieje w jednym budynku, no z jednym na przykład systemem dzwonków i z jedną salą gimnastyczną. No, no to już mi nastręcza problemów tak od września, w jaki sposób to wszystko dobrze zorganizować, żeby uczeń podmiotowy w szkole publicznej był tak samo traktowany jak uczeń w szkole prywatnej. Bo tutaj dochodzi do takiego troszeczkę paradoksu, że w publicznym budynku dzieci, które chodzą do prywatnej szkoły, tak jakby ja byłbym tam jakimś intruzem, a ktoś inny jest gospodarzem publicznego miejsca. Dlatego, że moje dzieci idą zimnym korytarzem zabudowanym z dykty na salę gimnastyczną, nieogrzewanym niczym, przy czym dzieci z prywatnej szkoły idą na salę gimnastyczną przez budynek, który od nas dzierżawią. No to jest trochę taki paradoks, który nie powinien być. No bo no jak można puszczać dzieci na salę gimnastyczną zimnym korytarzem nieogrzewanym? Ale ta umowa panu w czerwcu chyba wygasa, tak? Tak. I pan podejmie decyzję jako zarządzający budynkiem, co dalej? Tak. I zaproponuje Wydziałowi Edukacji. Tak. Dobrze, dziękuję. Można? Pani Prezydent, Szanowni Państwo, Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, też członek tego zespołu. Ja również byłam członkiem Okrągłego Stołu Edukacyjnego i pamiętam, jak kilka lat temu siedzieliśmy do późnych godzin nocnych, żeby wypracować koncepcję szkół oświaty krakowskiej. Było mnóstwo ciekawych propozycji, ciekawych wniosków, ale niestety te wszystkie wnioski nie zostały wprowadzone w życie. Myślę teraz, że te spotkania jednak dadzą nam możliwość przyjrzenia się na oświatę krakowską tak bardzo racjonalnie, bardzo z sercem, tak przychylnie przede wszystkim dla dzieci, bo przecież szkoła przede wszystkim jest dla dzieci, aby nie było jakichś takich kontrowersji, awantur, jakichś niesnasek, bo to nie o to chodzi. I tak z doświadczenia wiem, że właśnie przez te różnego rodzaju działania nasze szkoły po tych wszystkich zmianach to są takie efekty, że szkoły, które zostały połączone, gimnazjum z liceum, no to już na gimnazjum, które było na, liceum, które było na Zakątku 31, poszło na Kazimierza Odnowiciela, zostaje wygaszane. Liceum, które jest na Salwatorze, zostaje wygaszane. Liceum 14, które ma tradycję przeszło 50-letnią, ze względu na to, że ma gimnazjum, widzimy, co się dzieje, czyli spada liczba dzieci w liceum, rośnie liczba dzieci w gimnazjum. Jest to szkoła, tak jak tu pani dyrektor i pani dyrektor poradni powiedziały, jest to szkoła przyjazna, przychylna dzieciom. Proszę państwa, dzieci z problemami, z orzeczeniami, sami państwo wiecie doskonale, pani dyrektor na pewno, jest w Krakowie coraz więcej i będzie coraz więcej, bo taka jest sytuacja, takie są czasy, nie wiem. Dlatego szkoła musi być otwarta również na dzieci, które potrzebują tej indywidualnej potrzeby opieki pedagoga, zespołu nauczycieli, którzy są do tego przygotowani, którzy z sercem podejdą do takich dzieci. My również, Gimnazjum 12, jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Często zastanawiam się i z rodzicami dzieci, gdzie te dzieci posłać, do jakiej szkoły. Ponieważ właściwie mamy tylko jedno liceum na lotnictwa, bodajże, czy drugiego pułku lotniczego, no nieważne, 30 chyba, 30 albo 29, nie pamiętam w tej chwili, które ma klasy integracyjne. Bardzo trudno tym dzieciom znaleźć szkołę, w której one odnajdą się. Te dzieci często nie nadają się do szkół zawodowych, czy tam do techników. Właśnie szkoła taka przyjazna może spowodować ich rozwój. A wracając, Szanowni Państwo, Pani Prezydent, do gimnazjum numer 12. Jest to moja szkoła, bo w niej pracuję od 28 lat, wstyd się przyznać. I bardzo nas cieszy w tej chwili fakt, że mamy nowego pana dyrektora, który jest bardzo zaangażowany, bardzo twórczy
i chcę naszą szkołę podnieść w rankingu szkół krakowskich. Znowu wiadomość o tym, że nasza szkoła jest do likwidacji, znowu nam podcięła skrzydła. Chciałam prosić i przypominam, że w dzielnicy Krowodrza Górka jest w tym momencie jedna szkoła podstawowa, szkoła 21. Osiedle jest duże, ponieważ tam jest mnóstwo w stronę Prądnickiej bloków nowych, więc dzieci do szkoły podstawowej przypuszczam, że na pewno byśmy mieli, a jeszcze zakładając, że weszłaby oferta, którą proponujemy, myślę, że na pewno byśmy byli dobrą szkołą i proszę nam zaufać. Boli fakt, że w szkole, budynku szkoły publicznej, to co pani prezydent wczoraj powiedziała, mamy właściwie pół szkoły wynajętej szkole prywatnej. Jest to szkoła prywatna, która również bierze czesne od każdego ucznia, więc no, to są takie kontrowersyjne sprawy. Szkoła nasza została wyremontowana za blisko 500 000 zł dzięki przychylności dzielnicy. I dzisiaj patrzę w gazecie pod tytułem Miasto Pociech. Jest oczywiście artykuł na temat szkoły noblistów i proszę państwa, no bulwersującym jest fakt, jak szkoła noblistów reklamuje boisko, nasze boisko, naszej szkoły jako swoje. Płatne artykuły. Słucham? Płatne artykuły. Więc tak, no więc, ale chciałam tylko uzmysłowić, to nie ma nic z tym wspólnego. Tylko chciałam pokazać, że to jest właśnie to. Reklamujemy, mamy takie boisko. No i proszę państwa, likwidacja naszej szkoły wprost zagraża, że będzie tam szkoła ta prywatna, jeżeli nas państwo zlikwidujecie i oddacie budynek publiczny, państwowy, prywatnej szkole, która jeszcze bierze czesny, jest wyremontowana. To jest tyle. Na pewno taki, my takich planów na pewno nie mamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Elżbieta Ryba, radna 4. dzielnicy, mieszkanka pobliskiego osiedla, równocześnie wieloletni nauczyciel języka angielskiego w obecnym gimnazjum, a wcześniej w szkole podstawowej. I oczywiście liceum 14. W związku z tym no, chcę tutaj podzielić się takim uzasadnionym spostrzeżeniem z racji miejsca, w jakim się znalazłam, w jakim mi przyszło żyć, pracować i działać społecznie. Proszę państwa, od wielu lat nasza dzielnica bardzo dba o szkoły, o przekaz funduszy na rozwój naszych szkół, no bo przecież jakżeby inaczej, edukacja jest tutaj priorytetem. Tymczasem już wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, że budynki wyremontowane za pieniądze wskazane przez radnych naszej dzielnicy, no niestety stają się budynkami, które nie służą rozwojowi edukacji i komfortowej nauce dzieci w dzielnicy czwartej, jakby nie było największej dzielnicy Krakowa. Tak się stało niestety z 14 gimnazjum, bardzo wyspecjalizowanym w trudnej młodzieży, które zostało zamienione, proszę państwa, kuriozum na biura. Na biura. I teraz niestety w czasie kolejnej naszej kadencji i działań społecznych spotyka nas podobna sytuacja. Znowu musimy walczyć o szkoły, które zasługują na to poprzez swoją działalność ogromną społeczną i współpracę z dzielnicą, współpracę z mieszkańcami, zasługują na to, żeby istnieć, bo zostały docenione przez lokalne społeczeństwo. Szkoły odnowione, w których dzieci uczą się komfortowo, tak jest w przypadku gimnazjum numer 12, gdzie jeżeli państwo odwiedzą te szkoły, tą szkołę, to zobaczą, że szkoła jest tak komfortowa jak mało która. Ja wiele lat temu, będąc w szkołach brytyjskich, robiłam zdjęcia i zgadywanki. Popatrzcie, czy to jest szkoła, czy to nie jest szkoła. Tak komfortowo dzieci się uczą. Okazuje się, że szczęśliwie doczekałam czasów, że właśnie 12 gimnazjum jest budynkiem tak komfortowo zagospodarowanym, bo przecież radni dzielnicy czwartej wiedzieli, że dzieci
uczące się tam uczą, są dziećmi już doświadczonymi przez los. Dzieci z zespołem Downa, dzieci z dysfunkcjami typu afazja, dzieci, które potrzebują naprawdę i zasługują, dzieci i ich rodzice, na to, żeby te dzieci się rozwijały w godnych warunkach. Zrobiliśmy wszystko, jeśli chodzi o wykształcenie nauczycieli, ażeby te dzieci były zaopiekowane czasem nawet lepiej niż w domu, bo przecież profesjonalnie każdy z nas ukończył po 2-3 kierunki studiów. Tak jest w gimnazjum numer 12 w tej chwili. I jeszcze jedno, jako radna chcę zwrócić uwagę na, bo bardzo często przy takiej analizie na mapie szkoły stają się punktami, proszę Państwa. Tak się dzieje, że jestem egzaminatorem i przez wiele lat odwiedzałam i uczyłam w różnych budynkach Krakowa, przede wszystkim w centrum. I co się okazuje? Czas najwyższy, ażeby Państwo sprawdzili, w jakich faktycznie warunkach materialnych, w jakich warunkach, jeśli chodzi o komfort pracy, uczą się dzieci, no, w najlepszych szkołach Krakowa. Uczą się w piwnicach, tak odbywa się na przykład zajęcia informatyki w 5. liceum. Uczą się w budynku, w którym ściany, tynk odpadł niedawno, jeden z uczniów mi mówił, również w pobliskiej szkole na Studenckiej. Uczą się w szkole, w której, w szkołach, w których zapach już uderza przy samym wejściu od grzyba i starzyzny. Tymczasem likwidujecie Państwo szkoły, które są budynkami stosunkowo łatwymi do modernizacji. Jeżeli już to zrobimy, to okazuje się, tak jak w przypadku naszej dzielnicy, to okazuje się, że zostają one zamienione na zupełnie inne instytucje. Przykro jest, niestety, że jesteśmy świadkami, my, którzy działamy tutaj w rejonie dzielnicy czwartej. To jest pierwszy argument. Drugi, proszę Państwa, argument. W jednym z listów pan prezydent do nauczycieli i uczniów w zeszłym roku dostrzegł właśnie, że z roku na rok wzrasta liczba cennych inicjatyw i projektów dotyczących kształcenia w krakowskich szkołach. Stanowią one ambitną, innowacyjną odpowiedź na stojące przed krakowską edukacją wyzwania. I proszę Państwa, my w tej chwili po raz kolejny jako gimnazjum numer 12 chcemy przedstawić ofertę. Ta trudna sytuacja nie zniechęciła nas, tylko zainspirowała do tworzenia nowego projektu. Nie wzięło się to znikąd. Szkoła od wielu lat współpracuje ze szkołami zagranicznymi w ramach międzynarodowych projektów i na pewno z tych działań powstały właśnie takie pomysły na tworzenie czegoś nowego, czegoś ciekawego, czegoś, czego do tej pory nie było, a jednocześnie chcemy je maksymalnie pomagać tym rodzicom, których spotkał los właśnie posiadania dzieci, które wymagają szczególnie takiej opieki. Chcę jeszcze powiedzieć, że gimnazjum numer 12 jako punkt na mapie jest usytuowane z daleka od ruchliwych ulic, w samym środku osiedla i jest centrum, takim centrum działań prospołecznych. Tu aktywizują się lokalne społeczności, tu często zapadają ważne społecznie decyzje. Pan przewodniczący wie, jak duże grupy ludzi przychodzą na spotkania w naszym właśnie gimnazjum. Także bardzo proszę wziąć pod uwagę warunki, w jakich szkoła jest, że jest to nowy, dobry, zmodernizowany budynek i wziąć pod uwagę dobro dzieci z okolicznych nowych osiedli, bo właśnie takie powstały. Dziękuję. Dobrze. Ryszard Sikora, zespół zadaniowy. Ja bym chciał spojrzeć na to z punktu widzenia ucznia i myślę też z punktu widzenia miasta. Wydaje mi się, że tworzenie szkoły podstawowej w miejscu, gdzie jest w tej chwili 14 liceum, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Natomiast tworzenie szkoły podstawowej
na bazie 12 gimnazjum też wydaje się ma sens. Natomiast patrząc na to też z punktu widzenia tworzenia ewentualnych potem obwodów dla tych szkół. Natomiast w kontekście tego, co się będzie działo w 2019 roku, dla mnie osobiście likwidowanie w tej chwili liceów jest no, problematyczne. Dlatego, że być może trzeba przytrzymać trochę miejsc w liceach, nie likwidować w tej chwili, a potem się martwić, co się stanie ewentualnie w sytuacji, kiedy wszyscy wiemy, tych uczniów będzie sporo więcej w liceach, to raz, a dwa, no choćby z danych demograficznych też wygląda, że lekko nam wzrasta liczba, ogólna liczba uczniów, więc będzie też wzrastać w szkołach, w liceach. Stąd to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, czym jest albo jakim jest liceum 14. Wydaje się, że na mapie Krakowa utrzymanie liceum, w którym są klasy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest rzeczą ważną i powinno się utrzymać to liceum choćby z tego powodu. Stąd mój wniosek jest właśnie taki, aby pozostawić na swoim miejscu 14 liceum jako również z klasami czy z oddziałami dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a na miejscu gimnazjum 12 stworzyć szkołę podstawową. Przy czym mam tutaj, ale to są moje prywatne już wątpliwości dotyczące tego, czy tworzenia tam klas, które mogą docelowo stać się czymś rodzaju getta, ale to mówię tutaj o jakichś klas narodowościowych. Więc to jest kwestia do rozważenia. Też trzeba brać pod uwagę wykładnie kuratorium oświaty a propos możliwości przyjmowania dzieci cudzoziemskich, zwłaszcza z Ukrainy. To są dla mnie pewne wątpliwości, ale myślę nie do rozstrzygania na tym forum w tym momencie. Ja czekam w kolejce. Pan radny Kosek jeszcze, przepraszam, pani dyrektor. Dzień dobry, Iwona Pasznicka, zespół zadaniowy i dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 4, ale jako psycholog również chciałam powiedzieć, że bardzo no, takim problematycznym, tak jak pan dyrektor Sikora mówił, jest dla mnie tworzenie klas dla obcokrajowców, czy przesiedleńców, czy jakkolwiek byśmy ich nazywali. No właśnie z racji tej, że jednak ponieważ te rodziny wybrały życie w Krakowie, trzeba ich włączać w tą lokalną społeczność, gdzie oni żyją, a nie grupować ich w osobnych klasach. Ja również w swojej szkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektu mam dzieci obcokrajowców, dzieci ukraińskie i bardzo dużo pracy, myślę, że nie tylko my, ale każda szkoła, w której takie dzieci są, właśnie bardzo dużo pracy przeznaczamy na włączanie tych dzieci w życie lokalnej społeczności, a nie zamykać ich w jednej szkole, gdzie z całego Krakowa, nie wiem, będziemy ich tam zwozić, czy te miejsca będziemy dla nich mieć. Chyba, że nie w ten sposób to ma wyglądać. To przepraszam w takim razie. Natomiast ja chciałam, żebyście jeszcze Państwo, ci, którzy byli wczoraj, to już to słyszeli, więc ja nie będę, broń Boże, tutaj dużo czasu Państwu zajmowała, ale chciałam, żebyście Państwo jeszcze przemyśleli, ponieważ wczoraj mówiliśmy o Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i również tutaj, ponieważ z tego, co Wydział Edukacji pokazał w tej tabeli. Na Kluczborskiej mamy specjalistyczną poradnię Spółkola, która jak wiemy nie będzie w tym miejscu, więc zwalnia część budynku. Filia MDK z lotniczej też rozumiem nie wyraża zgody, bo nie mają środków budżetu, żeby również tam jako dodatkowo pracować, więc to też odpada. Więc tutaj proponowalibyśmy, żeby właśnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z ulicy Lubomirskiego przenieść na ulicę Kluczborską. Budynek, tak jak Państwo tutaj mówicie, świetnie wyremontowany, zabezpieczone są tereny sportowe, zielone, boisko. No to jest młodzież, która od czwartej klasy szkoły podstawowej do ósmej już teraz będzie się uczyć i dla nich właśnie zabezpieczyć te podstawowe dla ich rozwoju, bazę podstawową dla ich rozwoju jest bardzo ważne.
Ja wiem, że dzieci, które są zagrożone niedostosowaniem, to nikt ich nie chce u siebie w dzielnicy i one niestety nie są takim towarzystwem, które się przyjmuje z otwartymi rękoma, ale one są, będą i jak nie będziemy się nimi zajmować, to ich będzie coraz więcej i nie będą tylko zagrożeni, ale będą niedostosowani po prostu. W związku z tym ja myślę, że jeżeli okazałoby się, że ten budynek byłby możliwy do przekazania właśnie temu ośrodkowi, to jak najbardziej powinno się to wziąć pod uwagę i o to Państwa proszę, żebyście zastanowili się nad tym tematem. Dziękuję. Dobrze. Pani prezydent, może nie wszystko będę mówił, co mówiłem wcześniej, na sesji pewnie będziemy mieli jeszcze okazję, ale kilka takich wątków. Ważną rzeczą jest to, co pani dyrektor powiedziała liceum, znaczy w momencie, gdyby zostało połączone liceum z gimnazjum, 30 prawie osób, 29 odebrało papiery. To jednak mówi o tym, że nie były to licea pierwszego wyboru, te, które były w zespołach szkół. A trzeba pamiętać o tym, że Azory były przewidziane do takiego pilotażu rehabilitacji zabudowy blokowej. I to nie była rehabilitacja tylko przestrzeni publicznej poprzez infrastrukturę, ale też społeczną i każdą inną. I mam taką obawę, że zabranie liceum z tego terenu może przyczynić się raczej do procesu trochę odwrotnego, a ta szkoła podstawowa rzeczywiście nie do końca jest tam potrzebna, bo o ile z danych matematycznych pewnie wynika, że tam będzie brakowało miejsc w szkołach, o tyle trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście są mocne te szkoły podstawowe prywatne, a ta, która jest przy ulicy Stelmachów, ona ma podstawowy atut. Nieodgrodzona jest ulicą Konrada 6 pasami, bez przejścia ze światłami i tak naprawdę wszystkie dzieci stamtąd już się przepisały do tej szkoły podstawowej, mimo że jest tam chyba dopiero pierwszy rok. A już ma 143 dzieci. Także to pokazuje jakby pewne zjawisko, dlatego jeśli ja bym miał wpływ na to, czy tam powinna być szkoła podstawowa, czy liceum, to zdecydowanie chciałbym sprawdzić, czy liceum jest w stanie się odbudować. Jeśli nie, no to jakby pani dyrektor zna moje zdanie, że wtedy no po prostu trzeba będzie wrócić do tematu i go jakoś rozwiązać. Oczywiście pojawia się temat wolnych przestrzeni, pewnie w obydwu ewentualnych miejscach, o których najwięcej dzisiaj dyskutujemy. I pomysł, którego w ogóle nie konsultowałem z panią dyrektor ani ze szkołą, ale coś, co jest jakby potrzebne na pewno na tym osiedlu, oferta domu kultury z niedrogiego, bo mamy oczywiście na terenie dzielnicy Dworek Białopronicki, ale u nas jest potrzebne coś takiego jak MDEK, ale niekoniecznie MDEK, znaczy w sensie niekoniecznie działające na zasadach MDEK-u, ale z takimi cenami. I być może coś takiego można byłoby stworzyć. Natomiast jeśli chodzi o Krowodrze Górkę, to niezależnie czy finalnie uda się, że tam będzie podstawówka, czy jej nie będzie, to taki pomysł, który zrodził nam się z wynikający jakby z potrzeby biblioteki. Mamy Bibliotekę Małopolską, która się cieszy największą czytelnością ze wszystkich filii biblioteki Kraków w dzielnicy, ale tam są nie najlepsze warunki lokalowe. Być może połączenie biblioteki szkolnej z tą spowodowałoby, że nie trzeba byłoby utrzymywać pracownika biblioteki szkolnej, a z drugiej strony byłaby ciekawsza oferta dostępna przez cały dzień. Także to jest taka rzecz, która być może, znaczy tam jest potrzeba rozwiązania problemu tej biblioteki, więc na pewno to sygnalizuje. Prawnie nie może coś takiego funkcjonować. Słucham? Muszą być dwie odrębne biblioteki zgodnie teraz z przepisem. No to mogą być na papierze odrębne, może muszą być jakoś przydzielone. To jest kwestia do wypracowania. Tak czy tak jakby powierzchnia pod Bibliotekę Kraków, filię Biblioteki Kraków jest na pewno mile widziana w tym miejscu. Natomiast trochę bym przestrzegł pewne wypowiedzi tutaj, bo ja oczywiście nie do końca się zgadzam z sytuacją, w której jesteśmy zupełnie na nie temu, że co się na przykład stało, bo gimnazjum zostało połączone z liceum i w tamtym czasie to było najlepsze rozwiązanie, mówiąc wprost. Tak. I to, że Zarząd Budynków Komunalnych przyszedł na Azory, to też dobrze, że się stało, w perspektywie czasu oczywiście. I tak samo jeśli chodzi o szkołę prywatną, moim zdaniem trzeba postawić odpowiednie warunki, żeby wyeliminować wszystkie niedogodności, które pan dyrektor powiedział, ale nie ma takiej możliwości, żeby pół budynku gminnego stało i wiatr w nim hulał, bo to jest marnotrawstwo. I takiej rzeczy nie ma. I jak będzie taka sytuacja, to ja będę pierwszy, który będzie przeciwko temu zjawisku, niezależnie jakie będą tego konsekwencje. To nie zmienia faktu, że ja nie określam, czy to musi być ten czy inny podmiot, bo to mnie kompletnie nie interesuje. Natomiast budynki powinny służyć mieszkańcom, a nie nie wiem komu. Do prywatnych szkół też chodzą dzieci mieszkańców.
Czy chciałabym tylko Państwo, powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę szkoła też dzięki temu bardzo zyskała, ponieważ w ubiegłym roku ten czynsz, który był płacony przez szkołę prywatną, wynosił ponad 200 tysięcy złotych. Dobrze. I jakby kończąc już część wypowiedzi, wydaje mi się, że... Znaczy, pani prezydent mi już powiedziała, że nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć podstawówkę profilowaną dla określonej grupy dzieci. Oczywiście, mogą być tam te kierunki zgodnie z propozycją pana dyrektora, to jesteśmy jak najbardziej otwarci na takie pomysły, tylko to, ale to są już kwestie techniczne, jasne. To już jest w drugiej kolejności. Natomiast na pewno nie chodzi o taką rzecz, że to będą tylko klasy dla takich osób, to raczej jeśli szkoła ma doświadczenie w integrowaniu dzieci z niepełnosprawnościami, to w takim razie jest możliwość też integrowania między kulturami, można powiedzieć, bo to w pewnym sensie tak funkcjonuje. I jedną rzecz chciałem się odnieść do pani dyrektor, bo chyba się źle zrozumieliśmy. Ja jak pierwszy raz się wypowiadałem, to nie chodziło mi o to, że dzieci z gimnazjum po likwidacji przeniosą się do szkoły podstawowej, tylko o to, że jeśli będzie ostatni rocznik, który na przykład dzieci nie zdadzą, nie wiem, z jakichś przyczyn będą powtarzać klasę, i będą musiały gdzieś ją powtarzać, to wtedy, rozumiem, że wtedy się przenoszą do szkoły 113, ale wydaje mi się, że lepsze rozwiązanie, żeby się przeniosły do szkoły bliższej i, no i w obrębie jednego osiedla, bo zjawiska, o których tutaj padło, że kluby i tak dalej, to się trochę zaciera, ale dalej jest to niestety główny przyczyna jakaś zapalna wśród młodzieży, także miałbym to na uwadze. Szanowni Państwo, tak myślę, gdzieś tam jesteśmy ku końcowi tego spotkania, bo więcej widzimy, co się, jak to ma mniej więcej, znaczy z Państwa strony wygląda. No to ja oczywiście, bo tak jak mówię, ja nie słyszałam tej wstępnych tych wypowiedzi, bo się spóźniłam, przepraszam jeszcze raz za to, ale tak też rozmawiałam z panem radnym, to jak rozumiem, kwestia szkoły podstawowej, obojętnie czy profilowanej, czy nie, bo jakby my patrzymy pod kątem szkoły podstawowej i publicznej, bo profilowanych szkół tak na dobrą sprawę nie ma, mogłaby tam funkcjonować. I oczywiście my też widzimy większą potrzebę funkcjonowania szkoły podstawowej, patrząc pod kątem danych demograficznych, niż przy ulicy Chełmońskiego, ale tak jak mówię, to jeszcze też był ten wstępny projekt, bo to było też, tak jak powiedziałam, w trakcie tego okresu między prezentacją tej naszej propozycji sieci szkół, a tymi konsultacjami też mieliśmy liczne spotkania i też właśnie wyszła ta kwestia, że poradnia spółkola jednak nie chciałaby zmieniać lokalizacji, co jakby dla nas było tym głównym czynnikiem, więc skoro jest tutaj wola też społeczności lokalnej, aby tam była szkoła podstawowa, to z naszego punktu widzenia takiego logistycznego i dzielnicowego uważamy, że takie rozwiązanie też jest korzystniejsze. Co do drugiej części budynku, czy tam będzie szkoła niepubliczna, czy biblioteka, to też należy do Państwa decyzji. Ja nie prowadzę instytucji kultury, proszę Państwa, ja moje budynki oświatowe chciałabym jednak zagospodarować w pierwszej kolejności na potrzeby samorządowych szkół. Stąd też wyobrażam sobie, ponieważ patrząc, oczywiście liceum, jeżeli Państwo jesteście tak przekonani, że liceum numer 14 odrodzi się, bo ta kwestia spadku była spowodowana powstaniem tam gimnazjum, absolutnie nie będę z Państwem polemizować, bo nie mam na ten temat wiedzy i nie będę tutaj tworzyć jakichś argumentów, które niczym są niepoparte. Oczywiście szkoły licealne to są szkoły powiatowe, więc to nie są szkoły rejonowe, ale jak najbardziej też rozumiem to, żeby w danej dzielnicy, powiedzmy, takie liceum się znajdowało. Macie oczywiście Państwo swoją tradycję. Jest tylko jeden, znaczy tak do rozważenia, jedna kwestia, że no to jest duży budynek, tam jest 22 pomieszczenia do nauki. Przykładowo, oczywiście nie chodzi mi o porównywanie, bo ja sobie też zdaję sprawę, że w tych najlepszych liceach te warunki są dość ciasne, ale mimo wszystko zgodne z przepisami. Pamiętajmy, że żadna szkoła z tych topowych liceów nie działa niezgodnie z przepisami BHP. I przykładowo, biorę pierwsze liceum. Mają 923 uczniów i 35 pomieszczeń. Sobieskiego ma 36 pomieszczeń, ma 1150 uczniów, więc, a Państwo macie 22 pomieszczeń. Dobrze, Szanowni Państwo, ale te dzieci uczą się tam w warunkach zgodnych z przepisami prawa. Jeżeli Państwo macie wiedzę, że tak się nie dzieje, to macie obowiązek zgłosić to do odpowiednich służb.
Kontrole tam są przeprowadzane i jak widać nikomu tam się krzywda nie dzieje. Dzieci też są tam, proszę Państwa, w tych różnych liceach też są dzieci, już nie wiem dokładnie jaka ilość, ale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego kształcenia i dzieci też tego typu, jak też Państwo zwracacie uwagę, że potrzebują mieć bardziej komfortowe warunki do nauki. Więc jeżeli oczywiście jest Państwa wola, żeby to liceum nadal funkcjonowało, nie widzę przeszkód, ale na przykład proponowałabym, żeby wówczas, ponieważ Państwo też prowadzicie te klasy terapeutyczne, na przykład dołączyć tam zespół szkół z Lubomirskiego, Pani Dyrektor. Bo ja nie widzę możliwości funkcjonowania w tak dużym budynku liceum. Aha, bo to są znowu dzieci niechciane, tak? Z Lubomirskiego nikt nie chce dzieci. Pojawiło, spadła liczba... 157 uczniów w gimnazjum, proszę pani. Spadła wtedy, w momencie, kiedy się pojawiło gimnazjum, spadła liczba dzieci w liceum. Liceum się chce odbudować. Jest ośmioklasowa, ma być ośmioklasowa szkoła. Ma możliwość zaistnienia w tym środowisku. I przez 3 lata będą puste te sale? To dajcie szansę dzieciom z Lubomirskiego. Nikt nie ma nic przeciwko temu, tylko wszyscy wolą tych dzieci nie mieć w dzielnicy. No dobrze, to zdecydujcie Państwo. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Kończakowski-Dziób, jestem radnym dzielnicy 4 i przewodniczącym Komisji Kultury, która działa przy tej Radzie. Ja będę chciał mówić o liceum, o 14 liceum, bo też jestem absolwentem prywatnie. I Państwo tutaj podnosicie wątpliwość, czy liceum może się odbudować i czy ma to sens. Ja powiem tak, jeżeli Pani Prezydent sobie otworzy ten dokument, który tutaj Pani Dyrektor przedłożyła Państwu, to w środku tego dokumentu znajduje się lista osób, młodych ludzi, laureatów konkursu 8 wspaniałych miasta Krakowa, nagrodzonych odznaką Przyjaciel Dziecka, ja zresztą też taką posiadam. To są młodzi ludzie, którzy zostali przez pedagogów 14 liceum ogólnokształcącego zainspirowani do tego, żeby robić coś dla innych. I to liceum zbudowało w nich kręgosłup moralny i zorientowało ich na drugiego człowieka. Tam się nic nie zmieniło, tam są ci sami nauczyciele, ta sama placówka i ta sama historia. Więc ja nie mam żadnej wątpliwości jako radny, jako osoba, która rokrocznie od 2 lat organizuje z tym liceum eventy, które się na stałe wpisały w dzielnicę 4 i konsolidują tą społeczność, która tam jest. Bo my mówimy cały czas, że osiedle Azory to jest patologia, że to jest ciężka dzielnica, że to jest ciężki okręg, tylko że proszę zauważyć, że z tego ciężkiego okręgu ilu jest młodych, wartościowych ludzi, którzy wyszli i są teraz tutaj wśród nas. Więc jeszcze ja, jeśli mogę zabrać głos, dołączając się do wypowiedzi pana radnego, zacytuję fragment z artykułu, który ukazał się w Gazecie Lokalnej. Nie jest to artykuł pisany na potrzebę chwili, bo jest z 2014 roku, napisany przez naszą absolwentkę, młodą dziewczynę, bo ja także jestem absolwentką 14 liceum ogólnokształcącego, no ale pewno inaczej już patrzę na tą szkołę niż ta dziewczyna, która skończyła 4 czy 5 lat temu. Czternastka to wieloletnie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie i pielęgnowanie przez kolejne roczniki uczniów. Czternastka to wreszcie przyszłość azorskiej młodzieży, serce osiedla i to serce, które wciąż wyraźnie bije. Historii nie piszą ściany ani mury, historie tworzą ludzie, a historia 14 liceum ogólnokształcącego nie jest zamkniętą księgą.
Azorska Szkoła koncentruje się nie tylko na edukacji i rozwijaniu talentów. Dyrekcja i nauczyciele kładą równie duży nacisk na rozwój innych wartości. Uczą, jak być dobrym człowiekiem, wychowują, przygotowują do życia w społeczeństwie, uwrażliwiają na drugiego człowieka. Dzięki temu z murów czternastki wychodzą ludzie z duszą, mający cele i marzenia. Czternastka ma też bardzo długą tradycję wolontariacką. Od 30 lat pracujemy z placówką wsparcia dziennego Chatką Puchatka. Wolontariat to teraz moda, natomiast dla nas i naszych uczniów to pasja od 30 lat i to chciałam podkreślić. O, bo coś mi się ręka trzęsie. Chyba z nerwów. Tu jeszcze chciałam powiedzieć. To już przeczytać. Tak to już jest, że najwięcej do powiedzenia o byłej szkole mamy my, absolwenci, bo to już przeżyliśmy, bo zależało nam na dobrym wizerunku liceum, bo też kilka lat temu byliśmy jego częścią. Dziś pozostały nam jedynie wspomnienia, ale przecież one są najlepszym dowodem na to, że przeszłość ma jakąś wartość. Żadne z nas nie potrafi już przejść obok bramy czternastki bez sentymentu, ani nie spojrzeć na budynek przejeżdżając obok autobusem. Choć przekazaliśmy szkołę młodszym kolegom, bo taka jest kolej rzeczy, to wciąż zależy nam na tym, by azorskie serce nadal biło tak żywo i głośno jak kiedyś. A tytuł brzmi Serce Azorów wciąż bije. Dlatego prosimy, abyście Państwo pozwolili, aby tak było, ale jeśli połączymy liceum z ośrodkiem socjoterapii, to liceum się po prostu nie odbuduje. To po prostu, no, to wtedy nie mamy szans na odbudowę. Nie mamy szans na odbudowę. Istnienie zespołu, bardzo krótko mamy historię, bo to są zaledwie 4 lata. No i z czynników od nas niezależnych, no to ten zespół przestanie istnieć. Ale gdyby była taka szansa, to znakomicie współpracują obie szkoły. Przecież kiedy łączono ten zespół, to pojawiły się w szkole dwa zespoły nauczycieli pracujących zupełnie w innych warunkach i zupełnie z inną młodzieżą. Pojawiła się grupa gimnazjalistów i oni bardzo szybko zaakceptowali tę zmianę, natomiast nie zaakceptowali tej zmiany licealiści, czemu dali wyraz. Natomiast stworzyliśmy na pewno znakomity zespół nauczycieli i to mogę zaręczyć. Mamy wspólne cele, wspólnie je realizujemy i będziemy realizować dalej, jeśli będzie dana szansa i jesteśmy pewni, że to liceum zostanie odbudowane. Tylko jako funkcjonujące, jako samodzielna jednostka. Jeżeli bym mogła. Beata Kończakowska, absolwentka 14 liceum, 27-letnim stażem nauczyciel, dzisiaj zastępca również dyrektora. Proszę Państwa, moi dziadkowie tą szkołę budowali. To nie jest coś, co jest oderwane od rzeczywistości. Własnymi rękami nosili cegły. Dzisiaj my walczymy o nią kolejny raz. To jest przykre zjawisko tak naprawdę, dlatego że rozwijamy się i walczymy w różny sposób o to, aby funkcjonowała naprawdę w tym środowisku. Po pierwsze, zdobyliśmy jako jedyna szkoła w Małopolsce certyfikat szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. W Małopolsce, nie tylko w Krakowie. Taki certyfikat ma również gimnazjum. To jest na pewno coś wyjątkowego. Jeżeli dostaniemy szansę, żeby takie klasy stworzyć, to nie tylko te dzieci, które w tej chwili są w gimnazjum u nas, ale inne dzieci na pewno w Krakowie będą mogły z tego skorzystać. To jest dla nas szansa ogromna. Jesteśmy w tym absolutnie wyjątkowi. Również wolontariat, o którym mówimy, jest wyjątkowy. On jest niesłychanie potrzebny. Ja byłam opiekunem wolontariatu przez wiele lat. I to nie jest tak, że te dzieci z Chatki Puchatka mają co robić i ma się nimi kto zająć. Tam chodzą licealiści codziennie, to nie są akcje jednorazowe. Chodzą odrabiać zajęcia, tłumaczą maluchom matematykę, polski, uczą informatyki. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie okazjonalnych imprez. To robi większość szkół w Krakowie. To jest codzienna, żmudna praca, gdzie licealista znajduje czas na to, żeby iść na godzinę, na dwie, żeby pomóc.
To jest również, proszę Państwa, to, że pracujemy i pomagamy klubowi seniora. O tym nie mówimy. Powstają piękne projekty, teraz zakończony został kolejny. To jest to, że jak idę ulicą, to starsza pani mnie pyta, czy dzisiaj będą zajęcia z WF-u dla nich w pięknej, lustrzanej sali. To jest to, że idą ulicą młodzi ludzie, którzy jedna osoba to jest tatuś, druga to jest syn i oni są obaj moimi uczniami. To nie są anonimowi ludzie. I tego nam szkoda. Odbieracie nam Państwo po prostu tożsamość, likwidując tą szkołę. Jeśli pani dyrektor powiedziała o projekcie, to jeszcze mam cieplutkie. Jeden, jedyny na razie egzemplarz tutaj pan dostarczył z drukarni. Kończącego się projektu Magia Świąt łączy pokolenia w ramach współpracy międzypokoleniowej z klubem seniora Nie dzieli nas wiek. Cała uroczystość będzie miała miejsce 10 grudnia. Ja chciałam pani prezydent, na razie pani prezydent, bo jest tak, jak mówię, tylko jeden, jedyny, ale będzie więcej, bo są w drukowaniu. To też jest dowód na to, że ta szkoła w tym środowisku, właśnie liceum ogólnokształcące, jest potrzebne. Dzieci ze szkoły podstawowej nie udźwigną takich projektów, więc to jeszcze jako jeden kolejny argument. Dziękuję. Ja jeszcze się tylko odniosę odnośnie tutaj planu socjoterapii, tak? Dzieci, na 140 teraz trzech uczniów, mam w szkole 17 dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. To są dzieci, które wymagają, to jest 17 razy 3 czasami albo razy 4. To jest dziecko, które na przerwie potrzebuje opieki jednego nauczyciela, bo dostanie jakąś ocenę, rozpłacze się. Mi chodzi tylko o to, że te dzieci muszą mieć mocne poczucie bezpieczeństwa w szkole, w dojściu do szkoły, bo niektórzy dochodzą. Stąd ja 10 lat ostatnich pracowałem jako wychowawca w Bursach. Ja się nie boję socjoterapii. Mi tylko chodzi o to, że jeżeli znowuż, żebyśmy nie zrobili czegoś takiego, że jest okazja, żeby coś stworzyć, co będzie budowane i będzie dobrego i momentalnie do tego dodajemy coś, co ze sobą nie zgra. My już teraz musimy mocno opiekować się tymi dziećmi w szkole, żeby uczeń, w cudzysłowiu, bez orzeczenia, szanował to dziecko, tak? To jest ciężka praca. A tymi dziećmi też trzeba się opiekować. Jak najbardziej, dlatego ja tylko mówię o tym, że dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego są mocno bezbronne. Mam taką gorzką refleksję z tych wszystkich spotkań, że nikt w Krakowie nie będzie chciał dzieci z Lubomirskiego, widzę. Ja tylko zaznaczam, że... Radni może zadecydują wtedy nie, pani prezydent, ja tylko zaznaczam teraz, że te dzieci już teraz wymagają z naszej strony mocnego wsparcia na co dzień, bo... Ja osobiście nie jestem pedagogiem, nie znam się na konieczności są mocno opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Tak jak mówię, nie, absolutnie też szanuję głos pań, że potrzebne jest tego typu lokalne liceum z tradycjami. Jak najbardziej tak, tylko proszę też nas zrozumieć jako organ prowadzący, jak wielki jest to budynek i jak nieliczne jest Państwa liceum. Więc też my nie decydujemy teraz, my chcemy się wsłuchać, bo tak jak mówię, my też patrzymy oczywiście na dane statystyczne, na dane demograficzne, ale też jak najbardziej bierzemy Państwa głos, też to, co Państwo wiecie, którzy chodzicie i dziękuję za to, że tak licznie przybywacie Państwo na każde z tych spotkań. No widzicie, że też zmieniamy zdanie, tylko też proszę mnie zrozumieć, że mam też szkoły czy ośrodki, które są po prostu niechciane i finalnie ja zaproponuję panu prezydentowi jakąś lokalizację dla tych dzieci, o które, tak jak powiedziałam, nikt się nie upomnie. Jeżeli my tym dzieciom nie pomożemy, nie zapewnimy bazy sportowej, to te dzieci za kilka lat niestety będą przestępcami. Ale ja się z tym zgadzam. I niech wtedy zadecydują radni, czy zgodzą się z decyzją pana prezydenta, czy nie. Ja myślę, że na etapie rozmów w dzielnicach, bo kolejna dzielnica nie chce tych ale dzieci. Ale to nie, ja nie reprezentuję dzielnicy, ani też ja tylko mówię o takiej tylko sytuacji mówię, no, specyficznej, niestety. Że dzieci w szkole o potrzebie potrzebują bezpiecznego... Też patrzmy całościowo, dzielnicowo, ale jeszcze, patrzmy całościowo. Tak skończę. Dobrze, jak pan dyrektor skończy, to bym prosiła o oddanie głosu później pani dyrektor. Dwa zdania, bo tak troszeczkę miałem wrażenie, tak jakby ta szkoła prywatna została przeze mnie, nie chciałem i mam nadzieję, że nie było to jakby jakiś atak, bo dla mnie po prostu instytucja, która kształci, jest prywatna, ma prawo kształcić, dla mnie to jest kompletnie jakby coś, też, dla mnie żeby coś była jasność, my też nie obiecywaliśmy, żeby była też jasność ze strony miasta, że ta szkoła będzie miała tam na 100% zapewnienie.
zaplanowane tak, warunki, bo my też informujemy, że w pierwszej kolejności proponujemy i musimy zagospodarować nasze samorządowe szkoły. Natomiast oczywiście też inaczej wygląda sytuacja, jeżeli są to szkoły niesamorządowe, publiczne, które nie pobierają czesnego od rodziców. Jak rozumiem, ta szkoła pobiera czesne, tak? Więc to jest jakby w ogóle ten, nazwijmy to, przepraszam, ostatni etap w domyśle naszego wykorzystania naszej bazy szkół samorządowych. Tak. Także mi chodzi o to, że nie chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś negatywnie, bo ja naprawdę nie mam żadnego jakiegoś cudzysłowiu, ale że ktoś... Mi chodzi tylko o taką zwykłą pragmatyczność, codzienność takiej pracy różnych podmiotów w jednym budynku i to tak chciałem zaznaczyć, bo nie kryje się pod tym, wiadomo, że w pustym budynku wiatr nie może hulać. Wiadomo, że pieniądze, które zostały pobierane w ramach najmu, zostały zainwestowane w tą szkołę i dzięki temu ta szkoła też w jakiś sposób wygląda teraz, jak wygląda. Tylko nie można jakby tym argumentować, że publiczne szkoły istnieją tylko dzięki podmiotom prywatnym, które umieszczone są w publicznych budynkach, bo dochodzi wtedy do takiego sytuacji, że istniejemy tylko dzięki prywatnym szkołom, które istnieją w publicznych szkołach. No nie może to być taki argument. Bez tej szkoły też trzeba byłoby do tej szkoły kupić tablice interaktywne czy jakieś materiały i nie można mieć argumentu, że gdyby nie ta szkoła, to nie mielibyśmy w szkole tego a tego. Ja tylko, może nie każdy wie, jak wygląda praca placówki na ulicy Lubomirskiego. Ja tylko chciałam Państwu powiedzieć, bo macie Państwo prawo, żeby tego nie wiedzieć, że na ulicy Lubomirskiego funkcjonuje równolegle w tym samym budynku szkoła dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, czyli ten tak zwany MOS, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, i funkcjonuje również szkoła podstawowa i gimnazjum w tej chwili dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Więc to, co pan dyrektor mówi, że te dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują specjalnych metod, specjalnego zaopiekowania, to jak najbardziej w ośrodku na Lubomirskiego jest realizowane. Te dzieci uczą się równolegle, obok siebie. Dzieci zagrożone niedostosowaniem i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Tak wygląda tam nauka. To nie jest jakaś nowość, która byłaby wprowadzona i te dzieci byłyby przerażone, że kto to do nich przychodzi, bo oni jedni i drudzy umieją ze sobą współpracować, umieją ze sobą współżyć i nauczyciele w sposób właściwy i dla jednej, i dla drugiej grupy prowadzą zajęcia. To tak a propos szkoły na ulicy Kluczborskiej. Natomiast jeszcze tutaj w przypadku tym, co pani prezydent powiedziała, czyli ewentualnego przeniesienia szkoły na Lubomirskiego na ulicę Chełmońskiego, wydaje mi się, że to by było również dobre rozwiązanie. U mnie w szkole również takie klasy dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem w gimnazjum były. W związku z tym mam takie osobiste, prywatne doświadczenia pracy z tymi uczniami. To są uczniowie, którzy faktycznie historie swoje życiowe mają takie, że mogą obdzielić tutaj jedna osoba nas wszystkich swoimi doświadczeniami, ale bardzo często to są młodzi ludzie naprawdę inteligentni, naprawdę mądrzy i jeżeli w sposób właściwy się z nimi pracuje, to ja nie widzę przeszkód, żeby po ukończeniu takiej ośmioklasowej szkoły nie poszli do liceum. Nie poszli do liceum, skoro w tej chwili to też jest liceum terapeutyczne i ma klasy z nauczycielami, którzy potrafią pracować z młodzieżą różną, powiem, bo to są najróżniejsi młodzi ludzie. Tutaj również tak by mogło być. To nie jest według mnie przeszkoda, ale oczywiście to Państwo będziecie tutaj decydować. Dziękuję. Tak, bo znaczy ja myślę, że w pewnym sensie mamy dużą szansę na porozumienie, tylko musi ono zostać dopracowane, ale chyba nie tu dzisiaj, bo mamy za mało informacji, jakby obydwie strony mają pewnie za mało informacji. Znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o szkołę, o której tutaj mówimy, że nikt jej nie chce, to ja myślę, że to do końca tak nie jest, bo ja nawet nie wiem do końca, jakie dzieci tam chodzą, tak zupełnie szczerze, bo nie interesowało mnie to do tej pory i to jest chyba zrozumiałe, no bo ta szkoła po prostu nigdy nawet o niej nie słyszałem, mówiąc po prostu, o może tak powiem, ale jeśli chodzi o osiedla Azory, ja myślę, że trzeba będzie, żebyśmy się spotkali z panią dyrektor, z panią prezydent i zastanowili się, jak wykorzystać jakby powierzchnię ewentualnie, czy coś, co zrobić, jeśli utrzymamy liceum. Natomiast osiedle Azory jest o tyle specyficznym osiedlem, że jeśli tam przyjdą dzieci, które będą musiały dojeżdżać, a nie są to dzieci jakby no standardowe, tak to nazwijmy delikatnie, to może się to skończyć tym, że jeśli ktoś tych dzieci nie będzie codziennie odprowadzał, to będą dostawać niezłe baty codziennie, mówiąc prosto, bo to jest takie osiedle.
To nie jest osiedle jak każdy. Na dworcu głównym tak samo jak idą na Lubomirskiego, tak samo. Nie, na dworcu głównym nie stoi ekipa sprzedająca dragi, nie stoi ekipa, która właśnie idzie na mecz. W dzielnicy tak. W dzielnicy czwartej na Azorach bardzo często takie rzeczy są. I te rzeczy są zgłaszane czasem anonimowo przez mieszkańców. Różne rzeczy się dzieją. I jakby ja nie mówię, że ta szkoła nie może tu przyjść. Panie radny, ja myślę, że to jest kwestia do... Znaczy, do ja myślę, że... Tak, że bo jest kwestia transportu takich uczniów. To nie jest wszystko nie do rozwiązania. Nie, w porządku. Ja tylko pewne rzeczy sygnalizuję. A ja nie mam absolutnie pretensji do pana radnego, bo pan akurat jest wyjątkowo otwarty i konstruktywny. Tylko mówię po obecnych kolejnych spotkaniach, że niestety chcę znaleźć miejsce dla dzieci z Lubomirskiego i nikt ich nie chce, to im wybuduję chyba nowy budynek, poproszę pana prezydenta. Dobrze, jakby kończąc myśl... Zastanowić się na pewno trzeba, co zrobić, jak to zrobić. Ja być może jak poznam lepiej profil, to będę mógł więcej coś na ten temat powiedzieć. Natomiast no, mam zwykłe wątpliwości. Tam jak ktoś nie jest z tego osiedla, to idąc nie zawsze czuje się bezpiecznie. A co dopiero jeśli jakby przyciąga wzrokiem do siebie z jakiegoś powodu, jakiegokolwiek. To jest zawsze ciekawe. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o sprawę Krowodrzygórki. Bym prosił, bo ja jakby nie znałem tych faktów odnośnie profilowania podstawówek, bo też nie jestem jakby ekspertem, mimo że gdzieś tam kiedyś kończyłem kurs pedagogiczny i tak dalej. Prosiłbym, żeby rozważyć, zastanowić się, czy są takie możliwości, żeby właśnie tworzyć takie klasy integracyjne w ramach podstawówki dla dzieci z całego miasta, bo jeśli będziemy mówić o dwóch podstawówkach rejonowych, to mimo że dane demograficzne coś mówią, to też nie wiem, czy one się sprawdzą. Znaczy to mówię wprost, to mówię przy państwu z gimnazjum, bo po prostu to może być strzał w nogi i to dwóch szkół wtedy, bo będziemy mieć zaraz problem z likwidacją dwóch. Będziemy o tym szczegółowo rozmawiać, myślę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość z nas tutaj to pedagodzy i my młodych ludzi przygotowujemy do dorosłego życia, a nie sankcjonujemy i nie taka nasza rola, sympatie kibicowskie po to, żeby za chwilę budować getta i dzielić tych młodych ludzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Beata Tokarz, zespół zadaniowy. Proszę państwa, ja jestem mieszkańcem osiedla Azory od 83 roku. Również od tego roku pracuję w placówce edukacyjnej, w przedszkolu, które od 20 prawie lat jest przedszkolem integracyjnym. Mnie naprawdę problem integracji leży na sercu, bo ja byłam inicjatorką integracji w mojej placówce. Natomiast z racji tego, że te 30 parę lat tam mieszkam, znam naprawdę dobrze środowisko. Mam przegląd przez 3 pokolenia. Moje wnuki państwowe chodzą w tej chwili do mojego przedszkola. I niestety możemy zaklinać rzeczywistość, możemy ją czarować, ale ona i tak pozostanie taka jest. Państwo są liderami na osiedlu i próbują coś z tą młodzieżą zrobić. Udaje się. Ale nadal jest pewna grupa, która psuje ten obraz. Niestety tak jest, że jest grupa azorska i jest grupa krowoderska. Nawet przenoszenie dzieci z osiedla na osiedle kończyło się nieciekawie. W naszym przedszkolu od bardzo dawna, od parunastu lat są wolontariusze. Przyjeżdżają ludzie z różnych krajów. Są to ludzie, brzydko mówiąc, kolorowi. I również 10 lat temu, 11 lat temu, ale też i niedawno jeszcze, zdarzały się sytuacje, że musieli zmienić miejsce zamieszkania, mieszkając na Azorach, ponieważ zastawali na wycieraczce niespodziankę. Jednoznaczną niespodziankę. Oprócz tego, drugi wątek. Jeżeli mówimy o dzieciach ze specjalnymi potrzebami. Dzieci u państwa w liceum potrzebują specjalnego zaopiekowania, nie tylko dydaktycznego, bo z tym sobie państwo świetnie radzą, ale również wychowawczego, takiego opiekuńczego. Bo to są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale i wychowawczymi. I jeżeli my tam damy dzieciaki
z tego obszaru zagrożenia niedostosowaniem społecznym, część z nich jest na początku tego niedostosowania, a część już bardzo głęboko w to weszła i jest na granicy niedostosowania, nie zagrożenia, nie niedostosowania. Jeżeli my do takiej grupy dołączymy, bo musimy się zastanowić nad potrzebami i interesem właśnie tych dwóch grup. Być może dzieciom z Lubomirskiego nic się nie stanie, ale na pewno będzie wpływ na dzieci, które państwo uczą. Będzie taki wpływ. Tak jak mówię, ja pracuję w integracji 20 prawie lat. Przyjmujemy do przedszkola dzieci z różnymi dysfunkcjami. Mamy dzieci z autyzmem, mamy dzieci z Aspergerem, mamy dzieci z upośledzeniami, ale mamy też dzieci bez orzeczeń, ponieważ w tej chwili ADHD, znaczy w ogóle ADHD się nie diagnozuje na poziomie przedszkola, ale jest zagrożenie ADHD. Są dzieci, które na pewno już to dzisiaj widać w podstawówce zostaną zdiagnozowane jako dzieci z zagrożenia, z obszaru zagrożenia niedostosowaniem społecznym. I jeżeli my będziemy, i my to widzimy, na co dzień to widzimy, że jeżeli się połączy takiego dzieciaka z dzieckiem z Aspergerem, to działają na siebie po prostu jak woda i ogień. I idą konflikty non-stop. My jesteśmy w stanie nad tym zapanować, bo to jest przedszkole, jest nas tam kilka na sali osób. Natomiast tutaj, ja nie wiem, czy jak dzieciak wyjdzie ze szkoły na podwórko, to coś się złego nie wydarzy. Albo w drodze do autobusu. To są poważne sprawy, proszę państwa. Naprawdę, nie bagatelizowałabym tego. Dzień dobry, Jolanta Gajęcka, zespół zadaniowy. Przysłuchuję się tej dyskusji i znowu państwo, którzy uczestniczą w tych dyskusjach już kolejny dzień, to pewnie będą znudzeni tym, co powiem. Natomiast muszę powtórzyć ze względu na to, że znowu jest duża grupa osób, które uczestniczą w tym spotkaniu po raz pierwszy. Przede wszystkim już widzimy z naszych doświadczeń i obserwacji, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do pomysłów tworzenia dodatkowych szkół podstawowych w gimnazjach, które widzą w takim działaniu jedyny sposób na przetrwanie, bo trzeba sobie zadać pytanie, kogo państwo chcecie uratować. Siebie, etaty, szkołę, dzieci, bo proszę mi pozwolić skończyć. Ja nie polemizuję, tylko zadaję po prostu pytanie po to, żeby ewentualnie się zastanowić nad tym. Bo przecież będziecie tworzyć klasę pierwszą, drugą, zatrudniać nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w tym samym czasie będziecie tracić dotychczasową kadrę. Bo już wczoraj na ten temat rozmawialiśmy w przypadku dzielnicy drugiej i było powiedziane wyraźnie, mało prawdopodobne jest, żeby przeprowadzić skuteczny nabór do wszystkich klas równocześnie. W związku z tym, jeżeli ktoś w tym momencie zakłada, że sukcesem szkoły będzie to, że uruchomicie od 1 września 8 klas po jednej na poziomie, to możecie po prostu się przeliczyć. I wtedy, jeżeli tak, nie oszacujecie... Tak, nie zakładamy, pani Jolanta. Nie, pani, ja mówię tutaj do tych, którzy chcą tworzyć, nie do pani prezydent, właśnie o to chodzi. Przypominam to, co było w dyskusji wczoraj. Czyli trzeba to wszystko przeanalizować bardzo, bardzo dokładnie. Czy macie szansę po prostu tutaj, czy macie szansę, jeżeli zmieni się obwody, na skuteczne realizowanie tego przez wiele lat? To jest jedna sprawa. I to się powtarza na każdej dyskusji, bo rzeczywiście widzimy, że jest taka tendencja wśród gimnazjów. Druga sprawa, i to jest akurat prośba i apel, który powiem do naszych władz. Może rzeczywiście należałoby zrewidować to podejście dotyczące likwidacji liceów. Bo to, że liceów mamy w Krakowie bardzo wiele, wiemy od wielu lat i też wiemy o tym, że nieskutecznie działaliśmy w poprzednich latach. Doprowadziliśmy do stanu takiego, jaki mamy, ale teraz jesteśmy w trochę innej rzeczywistości. 2019 rok postawi przed nami nowe wyzwania. W związku z tym może spróbujmy dać szansę tym wszystkim liceom, które chcą dalej działać. Rzeczywiście doprowadźmy to do roku 2019. Prawda jest taka, że wtedy będziemy musieli wymyślić sposób na dwa rodzaje liceów, czteroletnie i trzyletnie, żeby zaspokoić potrzeby dzieci, które wtedy do tych liceów będą chciały pójść. I rzeczywistość zweryfikuje tak naprawdę ten nabór. Mieliśmy 31 liceum przenoszone, ratowane, teraz będziemy likwidować i nikt go nie broni, bo po prostu nie ma naboru od lat.
I trzecia sprawa, dotycząca Lubomirskich i MOS-u. To tak przy okazji, bo się uczymy też wszyscy naraz w takich okolicznościach. Pani dyrektor powiedziała o dzieciach z upośledzeniem i o dzieciach zagrożonych niedostosowaniem. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii to nie to samo, co młodzieżowy ośrodek wychowawczy. A MOW mamy na Górce Narodowej i tam też jest zespół szkół. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy, tam trafiają te dzieci, z którymi, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć w żaden sposób. Bo pamiętajmy, że te dzieci są wynikiem po prostu zbiegu okoliczności i tego, że wielokrotnie dorośli zawiedli. Dorośli zawiedli. Mówię o tym, dlatego że od 2013 roku współpracuję z interwencyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla chłopców, która jest na terenie naszej dzielnicy. 34 chłopców przewinęło się przez naszą szkołę i sama walczyłam o to, żeby oni mogli chodzić do szkoły rejonowej. Bo czemu winne jest dziecko, które robi wszystko, łącznie z niechodzeniem do szkoły, tylko dlatego, że rodzice są w rozwodzie, a ono tego nie akceptuje. I takich historii mogłabym powiedzieć wiele, opowiedzieć wiele, które ucieka z Polski za mamą, trafia do domu dziecka w Niemczech, ucieka za siostrą do Holandii i przez tamte służby jest po prostu zgarniany i deportowany do Polski. Znajduje się właśnie w placówce interwencyjnej, a potem w pieczy zastępczej. To są naprawdę bardzo różne historie. A za los tych dzieci odpowiedzialni są nieodpowiedzialni dorośli. W związku z tym też trzeba mieć na względzie to, że jeżeli chodzi o MOS i MOW, to są zupełnie inne kategorie problemów. I na pewno MOW-u, pani prezydent potwierdzi, nikt nie zamierza do centrum przenosić. Dziękuję. Można? Nie wiem, czy... Jeśli można, Łukasz Słoniewski. Przekażę, panie przewodniczący, tak rzeczywiście, bo rzeczywiście ta sprawa nie wybrzmiała. W MOW-ach są dzieci, które mają postanowienia sądowe i na mocy postanowień sądowych są umieszczane w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W socjoterapii, tak jak pani dyrektor mówiła, czasami są to dzieci, które są wręcz wycofane społecznie. Proszę też o tym pamiętać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze się zgłaszał, ale jeśli można... Bo... Ja jestem radnym, więc najchętniej radnym jest najkomfortowiej otwierać nowe szkoły i to się działo przez ostatnie lata, przekształcać, ratować, bronić i w takiej roli bym się czuł, ale mam wrażenie, że, no, że parę kadencji temu utworzono wiele nowych szkół i dla nas już miejsca na tworzenie kolejnych trochę brakuje. I to jest przykre, bo wolałbym z radością i z nadzieją otwierać nowe placówki, niż zadawać trudne pytania. Natomiast jeżeli przyglądam się sytuacji 14 liceum, jeżeli tam w tej chwili na 3 klasy, 3 poziomy jest 51 dzieci, czyli średnio 17 z grubsza do 15 w jednej klasie, to żeby ta szkoła mająca 22 pomieszczenia do nauki rzeczywiście się odrodziła i działała tak, jakbyśmy chcieli, żeby licea, ona musiałaby przyjmować co roku przez 4 lata i potem już stale 150 dzieci. Czyli 10 razy większy nabór musiałaby mieć, żeby tam były takie warunki nauki niejakoś... Ja wiem, że kiedyś tak było. No ale czy, znaczy, no ja jakby sformułuję to jako pytanie, a państwo na to odpowiedzą, bo widzę, że czy naprawdę wierzycie państwo w to, że tam będzie 10 razy więcej dzieci niż jest w tej chwili, w tej szkole? To... No tak, muszą chodzić na jedną zmianę, bo tam jest więcej... Więc ja w tym momencie wierzę w to, że niech przynajmniej 80% uczniów będzie kontynuować naukę w liceum, to w ogóle ja myślę, że nie ma o co się obawiać. Natomiast ja jeszcze chciałabym powiedzieć jako rodzic ucznia gimnazjalnego, a w tym liceum uczą również nauczyciele, którzy uczą w gimnazjum, więc jestem przekonana i wiem o tym doskonale, że
jakość kontaktu z młodym człowiekiem jest po prostu wyjątkowa. Proszę, proszę mi pozwolić skończyć. Pani tutaj wicedyrektor wspominała o certyfikacie i informacji, była informacja o tym, że jest to szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją. To nie jest papier, to jest rzeczywistość. Ja jestem też pedagogiem, więc wiem, ile czasu i ile wysiłku wymaga taka praca i to, co robią ci nauczyciele, jest po prostu nieprawdopodobne. To, jak budują motywację w młodym człowieku. I po prostu nie wyobrażam sobie, naprawdę mówię jako rodzic, jest nas tutaj w tym momencie trójka, jesteśmy tylko reprezentantami, nie wyobrażamy sobie, że nasze dzieci nie będą mogły kontynuować nauki w tym liceum. Dobrze, ale ja zapytałem o coś innego. Tam jest w tej chwili 150 gimnazjalistów w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie razem. To oni wszyscy musieli w przyszłym roku trafić do pierwszej licealnej, żeby to liceum było wypełnione w rozsądnym sensie. A pani mówi, że 80% się zatrzyma. Czyli jakby na moje pytanie, czy państwo są w stanie zapewnić rekrutację na poziomie 150 osób rocznie, jest odpowiedź nie, ale są inne argumenty. Ja, jeżeli dobrze zrozumiałem tę odpowiedź. Żeby to miało sens, to tak naprawdę co roku 150 dzieci, a potem więcej, bo przy takiej szkole tak naprawdę to... Ja rozumiem, w przyszłym roku 150, ale proszę Państwa, no jeżeli 22 pomieszczenia do nauki na 207 dzieci, to tam jest 10 dzieci na salę. No, w porządku. No... Jest w tym rzeczywiście sala do WF-u i być może ja troszeczkę przerusowywuję, ale są trzy sale do WF-u dla trzech klas licealnych w tej chwili, tak? I gimnazjalnych. No tak, ale gimnazjum się wygasi, chcemy tam wprowadzić... Nie, proszę Państwa, bo ja naprawdę przerysowywuję, ale troszeczkę i robię to specjalnie, bo w innych liceach te proporcje wyglądają tak i są nadmiernie przerysowane w przeciwną stronę. Więc pytanie, czy rzeczywiście wierzycie Państwo, że jesteście w stanie 10-krotnie zwiększyć nabór, jeżeli się wygasi gimnazjum? Wiadomo, że w ciągu jednego roku nie da się odbudować czegoś, co się psuło parę lat. No tak, czyli to przez 3 lata musiałby być tak ogromny nabór. No. To na ile lat musielibyśmy Państwu dać szansę, żebyście wypełnili ten budynek? 2019 rok myślę, że będzie tym. Ale wtedy będzie 2 razy więcej, a my potrzebujemy 10 razy więcej. I to jest... Proszę mnie posłuchać, jest 13 oddziałów, pracujemy... 13, pracujemy... Łącznie z gimnazjum. Pracujemy na zespół. To nie jest taka znowu ogromna szkoła, 22 pomieszczenia z tego, czy do WF-u, z tego 4 małe sale, których uczą się językowe sale. W związku z tym tych dużych sal jest mniej. Jeśli jest 13 oddziałów, pracujemy na jedną zmianę od 7.30 do godziny 15.45. Więc przy 13, przy 12 oddziałach jest szansa na naukę na jedną zmianę. W przyszłym roku nie mamy naboru już do gimnazjów, tak? Czyli odchodzą trzecie klasy gimnazjum, trzecie klasy liceum. Będzie in minus w stosunku do tej liczby pewnie przez pierwszy rok na pewno. A na Porzeczkowej i na innych szkołach podstawowych dojdą 7 i 8 klasy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, którą dopiero zrobiłam w którym między innymi umieszczone są wszystkie szkoły. Proszę sobie wyobrazić, teraz przez wśród liceów ogólnokształcących nie ma 14 liceum. Wśród gimnazjów nie ma gimnazjum numer 14. A gdzie one się znalazły? Na samym końcu zespołu. No to proszę Państwa, ktoś, kto szuka liceum ogólnokształcącego, nie szuka po zespole, tylko szuka po liceum. No oczywiście. Nie ma gimnazjum numer 14. Jest to bardzo krzywdzące i też można sobie zadać pytanie, czy to nie wpływa na rekrutację. Oczywiście, że wpływa. To jeśli ja mogę jeszcze, przepraszam bardzo, bo ja jeszcze dziś głosu nie zabierałem, Dominik Pajewski, postaram się też... Ostatnie już głosy, bo zaraz mamy kolejne spotkanie, a osoby, które są tutaj już od któryś dzień, to też musimy oddech złapać. I jeszcze pani przewodnicząca. Pośrednio postaram się odpowiedzieć panu przewodniczącemu. To dotyczy także kwestii Lubomirskiego, bo to, że Lubomirskiego trzeba przenieść, to jest sprawą oczywistą i my sobie zdajemy z tego sprawę, po prostu nie do tej dzielnicy. My jesteśmy dopiero przy 4. dzielnicy.
dojdziemy do 18, więc jestem głęboko podgórze przekonany, będzie że znajdziemy. Podgórze będzie złe, Huta będzie zła, Bieżanów, Borek Wałęcki, tam wszędzie są kibice. Nie wydaje mi się, pani prezydent, z prostego wyliczenia, które też jest odpowiedzią dla pana przewodniczącego. W dzielnicy mianowicie mamy 3076 dzieciaków. W zameldowanych dzieci, no 50 liceum, czyli praktycznie wszyscy wiek podstawówkowy, tak? Słucham? Wiek podstawówkowy, 7-14 lat. A nie, 3076 to są wszystkie dzieci w dzielnicy. Wszystkie, uczniowie. Nie, wszyscy uczniowie w dzielnicy chodzący do szkół to jest 3076 osób. Tak. Zameldowanych. Tak, tak. To znaczy, nie wiem, czy są zameldowani, bo takich danych rzecz jasna nie mamy, no ale to nie o to chodzi. Dzieci zameldowanych w dzielnicy w wieku... Ale dokończę, dobrze? Tak. Dzieci w wieku 7-14, czyli podstawówkowych, w dzielnicy mamy 5407. To jest dokładnie 60%, tak jak pokazują dane miejskie, że 60% dzieci zameldowanych chodzi do rejonu. Tak? Natomiast już w roku 2019 takich dzieci będziemy mieć 6970. Taki wzrost mamy w dzielnicy. Więc jeśli do tego przyjmiemy ten wskaźnik 60%, po prostu braknie nam miejsca. Dlatego wydaje się logicznym utrzymanie... Słucham? Nie, to są 7-14, czyli podstawówki. To są podstawówki. W odpowiedzi do pana przewodniczącego, te dzieci przecież potencjalnie później także pójdą do liceum, to pokazuje, że potencjał w tej dzielnicy jest. Jest na utrzymanie budynku przy ulicy Kluczborskiej dla celów edukacyjnych. Jest także potencjał z tych 600 970, 30% pójdzie według państwa wyliczeń, mogłoby pójść do liceum dzielnicowego, tak? Ponieważ taki mniej więcej jest procent dzieci potem z tego przysłowiowego rejonu idących do liceum. Mamy troszkę inne dane, ale to myślę, że na sesji Rady Miasta będzie znaczy, oczywiście. Temat. Nie, bo odnośnie pana zdaniem, danych... jeżeli dobrze zrozumiałem, 60% tych dzieci w liceum jest z dzielnicy, czyli tam jest około 30 dzieci z dzielnicy? Nie, 60% to jest wskaźnik dzieci zameldowanych w dzielnicy, które idą do szkoły rejonowej podstawowej. A jest tak? No właśnie, bo w liceum mamy 50 dzieci, to by znaczyło, że w tym wieku nie mówimy o podstawówce. W tej dzielnicy jest 80 dzieci. Pokazuję tylko i wyłącznie, że jest to dzielnica o dużym potencjale wzrostu dzieci. W związku z tym jest przypuszczenie, że także dzieci do liceum się tam znajdą. Być tylko może, ale to pan chodzi. Mówi, że one się podwoją, a to musiałby się zdziesięciokrotnić i to jest problem, że jakby... W... To, nie wiem, ale jeżeli pierwszą kwestię wybuduje tramwaj, czyli 2020, to tramwaj do Jordanu. Obawiam się, że ten tramwaj będzie jeździł też w drugą stronę. Znaczy, że on nie będzie tylko przywoził dzieci, tylko będzie łatwiej im dojechać do centrum i... Trzymam kciuki również. Trójkę dzieci wreszcie mogę powiedzieć osobiście, bo wszyscy mówią o statystykach, pedagogach i tak dalej. Ludzie, my jesteśmy, mówię, wybrałam to miasto, wybrałam to osiedle. Mam trójkę dzieci. Byłego absolwenta, obecnie studenta 14 liceum, tegorocznego maturzysty 14 liceum, od razu mówię, nie są z dysfunkcjami, mogli wybierać inne liceum. Wybrali dlatego, że praca jednozmianowa, że warunki przyzwoite, że blisko domu, że mają czas na zajęcia pozalekcyjne, bo to jest bardzo ważne w tym miejscu. Ale mam też trzeciego syna, który jest w gimnazjum i chciałabym, żeby chodził do tego liceum. Dlaczego ma nie chodzić w dobrych warunkach? Kolejny ZBK, ZBK się do siebie nie integruje. 14 liceum się integruje. Tu mówiły panie dyrektorki o różnych rzeczach. Ja powiem, bo ja mieszkam do tego osiedlu z wyboru. Powtórzę, z wyboru. Nie mamy domu kultury. Kto nam daje dom kultury? Cena przygodniowskiego. Odszedł ojciec Klaudiusz, wyszedł. Oni ogłaszają. Cena przygodniowskiego zaprasza całe osiedle. Seniorów, juniorów. Jak mamy imprezę, festyn azorski. Kto nam organizuje? Nie miasto.
liceum nam organizuje. I nie zdziwicie się, tak? Ta rewitalizacja też nie ma tu przewodniczącego Koska, bo ja ale uważam. Ale liceum samorządowe, szanowni państwo. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo to też jest to, o czym myślę. I mówił przewodniczący Kosek o rewitalizacji. Czekałam na rewitalizację, tak jak mówił. Głośno było o niej. Były plany, były ten. I jedyne, co zostało z tej rewitalizacji, to tak jak mówię, ta integracja, która się wytworzyła sama wśród mieszkańców, uczniów i tak dalej. Nie można tego. A ja wierzę do pana przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Jestem instruktora, więc tym bardziej. Ja też jestem ojcem. Proszę wybaczyć, że nie znam jej stanowiska. Nie szkodzi. Ale proszę sobie wyobrazić, że ja jestem z kolei jeszcze komunistką i patrzę, mocno obserwuję, jak się rozwijało siebie i okolice. Państwo może wiedzą, może nie. Ilość wydanych wizytek, jesteśmy notabene w Wydziale Architektury, więc jest to chyba na miejscu powiedziane. Wiecie Państwo, ile bloków się buduje osiedli w naszych okolicach? Dlatego właśnie chcemy szkoły podstawowe tworzyć. Świetnie, ale będą przychodzić, bo w tej chwili to osiedle Radzikowskiego, które zostało zabudowane 15 lat temu, te dzieci właśnie wchodzą w okres liceum, szkoły ponadgimnazjalne. Bo wtedy zostało oddane, sprowadzili się głównie młodzi rodzice. Domki, które tam są za torami, też są. Osiedle Motel Kraków i okolice. Ja jestem przekonana, panie przewodniczący, nie jest tak, że zrobimy na to, że musimy zachować. Możemy działalność komercyjną. Szanowna Pani, mam prośbę, bo już czeka kolejna dzielnica. Ja tak rozmawiałam z Panem Przewodniczącym Koskiem. Prosiłabym bardzo Państwa, tak jak zrobiła poprzednia dzielnica, abyście Państwo wspólnie z Radą Dzielnicy przedstawili propozycję Waszej koncepcji co do każdej ze szkół i jakbyście mogli to złożyć, powiedzmy, w jak najszybszym czasie, czy do Wydziału Edukacji, albo Pan Przewodniczący Kostek przekaże nam to na najbliższej sesji, żebyśmy po prostu potem mieli Wasze stanowiska wspólne jakby dyrektorów, społeczności szkolnej, z Radą Dzielnicy, bo dla nas jest to wtedy spójny przekaz, że jakby jesteście też po rozmowach jakby oddolnych i my wtedy też wiemy, jakie jest stanowisko Państwa w tej sprawie. Ja Panie Dyrektorze, przepraszam, Pani Przewodnicząca Patena chciała zabrać głos, a my zaraz musimy zaczynać kolejne spotkanie, bo też nie chciałabym przedłużać. Tylko dwa zdania i nic nie więcej. Ja tylko chciałam prosić Panią Prezydent, żeby nie traciła nadziei, bo jeszcze rzeczywiście 12 dzielnic przed nami i dlatego MOS-u znajdziemy jakąś lokalizację. Nie zniechęcajmy się. Tylko ostatnie dwa zdania na temat tej koncepcji szkoły za dużo. Proszę Państwa, od kilku lat w Krakowie jest coraz więcej szkół niepublicznych, katolickich, do których jest nabór po 6-7 dzieci na jedno miejsce. Odpowiedzmy sobie pytanie, dlaczego do tych szkół jest tyle dzieci chętnych, a dlaczego nie chce się stworzyć jakości w szkole publicznej, której ja na przykład w tej szkole tradycji kultury proponuję. Ja też jestem zdania takiego, jeśli szkoła publiczna... To jest rola dyrektora i grona pedagogicznego, niech pan tego nie oczekuje od organu prowadzącego. Powinien znać zadania organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego, obowiązki i zadania dyrektora i grona pedagogicznego. Ja tylko mówię o jakości szkoły pod kątem takim, że jeżeli zbuduję jakość szkoły, to wiadomo, że będę miał do niej nabór, tak? Jeżeli nie będzie, no to wiadomo, że siłą rzeczy z roku na rok... Jesteśmy za pana propozycją, żeby u pana była szkoła podstawowa. Dlatego proszę o szansę, ale pierwszy bym podniósł rękę, jeśli nie miałbym naboru, bo przecież nie walczyłbym sobie o fotel przy biurku i z pustą szkołą bym nie siedział. No to jest chyba oczywista sprawa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Tak jak mówię, najlepiej by było tak jak poprzednia dzielnica, bo to wtedy jest na papierze, mamy stanowisko, a ja Panią Dyrektor z Lubomirskiego również bym prosiła o też myślę po podsumowaniu tych wszystkich debat, gdzie ewentualnie widzi Pani wolę współpracy z którą dzielnicą, a my oczywiście też taki stosowny, taką informację dla Pana Prezydenta przekażemy, gdzie jest wola współpracy z Pani ośrodkiem. Dziękuję bardzo.